Zenku, tak samo dawaj numery, też pokazujemy. Przecież to znaczy, że podatków idzie na nim. Aha. To mi wypadło, dzięki. Jak zwykle w okularkach państwo. Tak, przedstawiciela handlowego. Także cieszę się bardzo, że tutaj Państwo przybyliście do nas na tę manifestację. Pozwólcie Państwu, że w tej chwili oddam głos Panu Prezydentowi Janowi Zbigniewowi Kuchnickiemu. Zobacz, jak panowie. Kiedy właśnie te spotkania z narodem polskim. Bo szkoda, że tak mało narodu polskiego jest przedstawicielem handlowym. Nie wiem, przedstawicielem handlowym. Proszę ale pracę zmienić, jak pan ma problem. Pan was sobie wystawił. Tylko systemy, od kiedy właśnie zakrycie twarzy właśnie taką częścią jest polskie. Bo proszę pamiętać, że w Polsce nigdy nie było żadnego polskiego rządu po 1945 roku. Nie było i nie będzie, to nie może być. To wynika z ustaleń w Magdalence. Rynk, który był umieszczony i opublikowany przeze mnie, został całkowicie zdjęty. Prawdopodobnie opuszczę go jeszcze raz, będzie on na YouTube powiedzi Nie może być więcej. Zenku, a ci panowie mają imienniki? Weź przejdź. Ale to jeszcze pochodzenia ujęzycznego. Bo pan myśli, że jest pan zgadza. Proszę państwa, jest dzisiaj znacznie gorzej, ale nie chcę ja o tym zawsze mówić. Tutaj jest pani Elżbieta, dyrektor Biura Państwowego II Rzeczypospolitej Polskiej z Pszczyny. Pani Elżbieta, parę spraw Państwu odczyta, żeby to było wszystko wiadome, ponieważ to, cóż, ja zawsze mówię, ale zmieniliśmy taktykę i teraz chcemy, żeby również inne osoby się dogadały. Będzie też szef Biura Państwowego z Mławy, będzie też wystąpienie miał górnik, który powie odnośnie górnictwa i co się wydarzyło w ostatnim czasie. Także proszę Państwa, każdy może podejść i powiedzieć, co tylko uważa, ponieważ my jesteśmy narodem polskim. Narodem polskim. I tutaj jest Polska i tylko Polska. Wiele przestępstw, które dokonywane dzisiaj w Polsce, to nie Polacy robią. To robią dwujęzyczne narodowości. I dlatego mamy tą tragedię, wielką tragedię. Także poproszę, oddaję głos z powrotem panu Jackowi. O proszę, mamy już pierwszą nocę. Thank you.
Dobrze wiesz, że jest taką informację ze słowa o aktualnie państwa dziękuję. Bardzo prosimy o puszczenie nagrania prezydenta Mościckiego. Bo my musimy się tam pozagrać. Poświęcając cały naród Polski. Szukaliśmy. Ja, który miałem szczęście patrzenia w tych czasach, przez 41 lat właśnie zostałem zbudowany. Musiałem dojść do przekonania, że prawie jednej postaci Polska jeszcze nie miała. Mówią za chwilą, babcia dawa radę, ale kierowca miał. No tak samo. Pojechaliśmy do Alessandra, mamy ludzki lot, trafiliśmy na Pfizer i że można było kogoś tam z tego właśnie on, Paweł z Aleksandrem, mamy ludzki lot i mówił, jak ty mi dasz radę na tym nowym, to ja pojadę. Babka zawsze dawa radę. Ale ich troska sięga jeszcze do dalszych pokoli. W rozmowie ze mną nazywał Kiczuki swoje wielkie uczucia dla przyszłości Polski, swoim honorem, wobec historii. O tym honorze, wobec historii, niech pamiętamy o przyszłości wszyscy polscy narodowcy. I skutek tych głębych podrażnień zacznie ich opanowywać niezdrowa ambicja osobista i autosugestia mącąca obiektywność ich myślenia. Właściwie poszukiwaliśmy, że ja mówię na to. Największym jednak wyzwaniem marszałka, któremu najwięcej poświęcił trudu i wysiłku było wojsko polskie, najpierw jako czynnik walki o niepodległość, a następnie jako najważniejszy czynnik utrzymania niepodległości, których zabezpieczając kraj przed niepokojeniem z zewnątrz, umożliwia artystyczną pracę na niego zmagania się regionów i polskie organizacje wojskowe, aby wielkie boje Wojska Polskiego tworzyły wspaniałe tradycje licznych pułków Armii Polskiej, które w roku na rok zabywającym zastępom młodzieży pajają najszczytniejsze uczucia rycerskości i honoru oraz gotowości poniesienia wszelkich ofiar albo ofiary życia w obronie ojczyzny. Proszę nam Państwa, mocne zręby tego Państwa służą. Ustawmy i ochronimy. Ochronimy nas przed niebezpieczeństwami z zewnątrz i na swoją pracą i przemówieniami i uczniowymi publikacjami wychował duże serce ludzi, a jego pisma i przemówienia wypełniały na szereg pokoju doprowadził wreszcie przy wydatnej pomocy swoich najbliższych współpracowników do uchwalenia przysięgniowej konstytucji, która ostatecznie ustala i harmonizuje działalność wszystkich władz państwa i wytycza doraźną drogę do dalszego jego rozwoju. Postacią swoją stworzył nam wielką tradycję, która przez setki lat będzie podsumowała nasz naród na najszlachetniejszych uczuciach dla państwa. Niech więc pokolenia na pokolenie każdorazowy prezydent Rzeczypospolitej co roku w imieniu Józefa Piłsudskiego przypomina narodowi jego cudy, jego intencje i wytyczne za was wiecie. W imieniu
marszałka Józefa Piłsudskiego, obchodzonym uroczyście w całym kraju, pan prezydent Rzeczypospolitej wygłosił dorocznym zwyczajem przemówienie przez radio. Ten wielki i najbardziej niepodległy człowiek, jakiego wydało pokolenie Polski w zaborach, postawił już przed wielu laty głęboki dylemat. Przed Polską, mówił on, stoi pytanie, czy ma być państwem równorzędnym z wielkimi potęgami świata, czy ma być państwem małym, potrzebującym opieki możnych. Zadanie pierwsze wymaga wytrwałej pracy całych pokoleń. Zadanie drugie, zadania samodzielności myślenia politycznego i życzenia w trudnościach na własne siły, a przede wszystkim patrzenia na nakazy godności i honoru narodowego stało się niezmiennym fundamentem polskiej polityki. Nie wiążemy naszej przyszłości i naszego losu niczyją opieką, wiedząc, że wolność jest produktem ciągłej ofiarnej walki własnego tylko narodu. Prawie 20 lat temu powiedział Józef Piłsudski w Lublinie: przesić Polskę i tak ją postawić w sile i mocy, potędze ducha i wielkiej kultury musimy, aby się mogła ostać w tych wielkich, być może, przewrotach, które ludzkość czekają. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jeszcze taka informacja organizacyjna. Po wszelkich przemówieniach będziemy przechodzili pod Pałac Prezydencki. Udostępniono nam jeden pas ruchu. Będziemy się poruszać z ostrożnością za pojazdy z nagłośnieniem. Także po przemówieniach bardzo proszę, abyście Państwo zachowali dyscyplinę i bezpieczeństwo. W tej chwili bardzo proszę Pana Piotra Turbata o odczytanie przemówienia. Dzień dobry Państwu, nazywam się Piotr Turbak i chciałem się odnieść do wydarzeń, które nie powinny mieć w Polsce miejsca, czyli bezprawne nadanie orderu Orła Białego dla pana Zełenskiego, który nie ma z Polską i nie miał nigdy nic wspólnego i miał nie będzie. Dlatego, że ten pan to można powiedzieć jest bardziej wrogiem Polski i chce wciągnąć Polskę w wojnę, która nie jest nasza. Całe NATO nie daje Rosji rady, a oni myślą, że samodzielnie z panem Morawieckim do spółki i z panem Dudą coś tutaj wskurają. No niestety nie wskurają i dlatego chciałbym Państwu przeczytać tutaj przemówienie, które sobie przygotowałem. To jest tak, w dniu 5 kwietnia 2023 roku o godzinie 11 rozpoczęło się spotkanie w Pałacu Prezydenckim bez sprawnego okupującego potomka ukraińskiego oficera UPA Michajło Iwanowicz Gromenko, pseudonim Chromenko, Arona Feigenbauma o pseudonimie Andrzej Duda, z ukraińskim sportsmenem z Izraela reprezentującego w sposób destrukcyjny interesy narodu ukraińskiego, którego celem było wbrew tradycji, historii oraz narodowi polskiemu w sposób łajdacki nadanie Orderu Białego Wołodymirowi Zełenskiemu. Ten haniebny czyn w całości zdyskredytował przedstawiciela obecnej formacji PiS, mającej pazerne parcie na władzę celem i kosztem narodu polskiego oraz dalszego drenowania polskiego budżetu narodowego na prywatne, słomiane inwestycje, których celem jest wyprowadzenie wszystkich środków finansowych na prywatne, otwarte konta bankowe w krajach oznaczonym statusem rajów podatkowych. Mało tego, przedstawiciele PiS nadają Ukraińcom firmowane przez nich samych nazistowski symbol oznaczony numerem PESEL, w
celem zabezpieczenia sobie nie do końca zgodnie z prawem przewagi w nadchodzących wyborach parlamentarnych, zapewne po szczegółowych ustaleniach na linii Zełenskiej władze partii PiS. Najwidoczniej przeprowadzone rozmowy zaowocowały pozytywnym skutkiem do takiego stopnia, że te dokonane czyny przełożyły się na zakwalifikowanie, na okoliczność składania wymienionego orderu Ordra Białego Wołodymirowi Zełenskiemu. Decyzja podjęta samowolnie, bez konsultacji z narodem, dyskwalifikuje pana Arona Weidenbauma w Andrzej Dudę do dalszego sprawowania niezależnego mu od samego początku pracowania Urzędu Prezydenta Polski. Tym samym, jako suweren narodu polskiego, II Rzeczypospolitej Polskiej, a także w imieniu legalnego, konstytucyjnego i tytularnego prezydenta II Rzeczypospolitej Polskiej, pana Jana Zbigniewa Potockiego, przyłączam się do wezwania opuszczenia bezprawnie zajmującego Pałac Prezydencki oraz Belwederu Andrzeja Dudy, a zdelegalizowaną dekretem prezydenta II Rzeczypospolitej Polskiej Jana Zbigniewa Potockiego z 14 stycznia przestępczą grupę partii PiS do natychmiastowej dymisji całego obecnego nierządu, będącymi spadkobiercami komunistycznego rządu lubelskiego z 1944 roku. Tak więc, szanowni państwo, pan Andrzej Duda nie był prezydentem, nie jest prezydentem, to są potwierdzone fakty przez Sąd Najwyższy i on po prostu mamy bezprawny, zajmujemy nienależne stanowisko i przesiaduje bezprawnie w Pałacu Prezydenckim, który bezsprzecznie należy się dla legalnego prezydenta Polski, pana Jana Zbigniewa Potockiego. Także panie Duda, pan pakuje plecak i pan idzie sobie gdziekolwiek, byle z dala od narodu polskiego i z byle z dala od Pałacu Prezydenckiego. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, bardzo dziękuję panu Piotrowi za przekazanie i przekazanie informacji. W kwestii uzupełnienia chciałbym państwu jeszcze powiedzieć to, co powiedział pan Piotr odnośnie pazerności. Jeśli ktoś narzeka na drożyznę w Polsce, to w tym roku, 2023, będą jeszcze nowe opłaty. Jest ich około 47, przeczytanie kilka. Podatek bankowy, czyli od kredytów, danina solidarnościowa, opłata emisyjna od paliw, opłata przejściowa, opłata mocowa na za prąd, podatek galeryjny, początkowo od galerii handlowych i biurowców, opłata za wpis do rejestru, BDO, opłata recyklingowa, podwyższenie, rozszerzenie zakresu obowiązywania opłaty recyklingowej, opłata denna od przystani, opłata wodna, podwyżka VAT na wiele produktów spożywczych. To już się dzieje, szanowni państwo. Utrzymywanie wyższych stawek VAT do 8,23% od 31 grudnia 2018 roku, to ma już miejsce, a następnie na czas nieokreślony. Podwyżka podatku akcyzyjnego 10% na alkohole, na wyroby tytoniowe, na e-papierosy, podwyżka opłat za wywóz śmieci, zawężenie programu PIT, progów PIT, likwidacja liniowego PIT-u dla przedsiębiorców, których dochody roczne przekraczają 1 milion złotych. Obniżenie do zera kwoty wolnej od podatku od wszystkich zarobków. Szanowni państwo, także widzicie, tych podatków jest bardzo dużo, ponad 47 opłat. Wszystko to, co rząd w tej chwili przewidział w programie, po to tylko, aby nas, Polaków, dobić.
Bardzo dużo ludzi w tej chwili dzwoni do nas do kancelarii, żaląc się, jak bardzo duże opłaty są w tej chwili w Polsce. Także, szanowni państwo, ja bardzo jeszcze poproszę tutaj do udzielenia głosu pana Piotra. Przyjechał do nas ze Śląska. Jest tutaj gdzieś tutaj? Ale dziękujemy panu bardzo serdecznie. Panie Piotrze, bardzo proszę o zabranie głosu. Dzień dobry państwu. Ja się zapomnę, że jestem górnikiem. I chciałem tylko powiedzieć, że kancelaria prezydenta, ponieważ ja osobiście zaprosiłem wszystkich związkowców i przewodniczących do udziału w tej konsultacji. I oczywiście nie przybył. Miejmy nadzieję, że się obudzą. Wygląda to tak, że zaprosiłem pana Sasin, zebrał wszystkich tych przewodniczących, jak odpowiedzi. Także brakuje nawet bilety do cyrku, ale się wydaje, że na arenę, bo wszyscy go nazywają pogromcą górników. I panowie nie przyjechali, widocznie coś im się tam na dole porobiło i się boją. Jest tyle do powiedzenia, jestem wierzyszy na razie górniczą, która nie wsparła prezydenta. No i mogę tym powiedzieć, tylko tak dalej, Polska upadnie, całe górnictwo. No bo na to panowie pozwalają. Ja chciałem powiedzieć, dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo, bardzo proszę. Proszę państwa, na Orze byłem ciekawie i człowiekiem. Człowiek ma swoją godność. Moja godność Ludomir. Pokój ludziom. Mamy dwie rzeczywistości. Albo dwie tożsamości. Mamy legalne państwo polskie. Mamy wspaniałego człowieka. Mamy prezydenta II Rzeczypospolitej Polskiej, a w zasadzie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Bo nie ma uprawnionych nazw pierwsza, druga czy trzecia Rzeczypospolita. I tym prezydentem po prostu jest człowiek. Jan Zbigniew Potocki. Dziękujemy prezydencie za to, że jesteś z nami. Za to, że
oddajesz całe swoje siły, energię, poświęcasz życie, zdrowie, ofiarując się narodowi. Przykre niezmiernie, że naród jest stary, głuchy i sam sobie nie chce pomóc. Mamy teraz taką sytuację, że naród, który może być wspaniałym, silnym, wolnym narodem, wprost bije się o niewolnictwo, walczy, czy na ochotnika zgłasza się na niewolnika. To jest tragedia tego narodu. Mój przedmówca Piotr ze Śląska wspomniał takie słowo cyrk. Rzeczywiście jesteśmy w cyrku. Jesteśmy w Matrixie. Mamy dwie możliwości. Możemy jako niewolnicy w tym cyrku, jako wolni ludzie, utożsamiać się z osobą fizyczną, grać rolę. Tak jak tutaj ci, jak domniemam, nieświadomi obywatele, funkcjonariusze, nieświadomie nie grają rolę w cyrku. Nawet nie wiedzą, gdzie są. To nie jest rzeczywistość. To nie jest państwo polskie. Piotr Urbak oczywiście słusznie zauważył, ma rację pełną. Andrzej Duda pewnie, że nie jest prezydentem Polski. On jest takim prezydentem Polski, jak prezydent Toyota Motor Poland jest prezydentem Toyota Motor Poland. To jest szef korporacji. O. Przedstawiciel. Polecam wszystkim zadać sobie pytanie. Czy ma być tak, jak wynika z konstytucji naszej prawdziwej rzeczywistej? I to nie jest raz 52 roku, ani z 35 roku. Czy właścicielem naszego państwa, naszego kraju o nazwie Rzeczypospolita na Polska ma być naród polski? Czy mają być rady zmieniowe? I tymi gadami to nie są ci, którzy są w tych budynkach pochowani. Są właściciele korporacji Republic of Poland. Mnie oczywiście bliżej nie znani, ale to wszystko nie wynika nawet z istniejszego prawa, które wam podaję. Polecam bardzo wszystkim obywatelom, policjantom. Uwaga, co to znaczy obywatel? Poddany, niewolnik, ktoś, kto się obywa ze wszystkiego, który odrał cały swój majątek innym, tylko po to, żeby być niewolnikiem. Ale przypominam, bo w sumie to się cieszę, że policja nas broni, że jest z nami i że w tej chwili policję mogę edukować. Wow. Szanowni, edukacja. Bracia nasi, nieświadomi, przypomnijcie sobie rotę ślubowania. Tego, firmy prywatne. A jedynym waszym obowiązkiem jest chronić człowieka i opiekować się jego mieniem. Tam jest też napisane, że wy jesteście świadomi, że znacie prawo i będziecie tego prawa przestrzegać. Zachęcam zapoznać się z ustawą o policji. Tam artykuł 57 mówi o tym, że należy się wylegitymować, że macie dostęp tylko i wyłącznie do osób. My nie gramy roli osób fizycznych, ani jakichkolwiek innych osób, fikcji prawnych, matrixów, osób pozornych. My jesteśmy rzeczywiści. Kochani, polecam wszystkim, że to jest grupę do policjantów. Zapoznajmy się z prawem Matrixu.
Oni wszyscy, którzy grają na rolach w teatrze, zobowiązali się przestrzegać tego teatrze. I wymuszajmy na nich tego przestrzegania. Jeżeli oni tego nie przestrzegają, to podpadają pod własne paragrafy. Oni nam pokazują, kim są. Muszę zwrócić uwagę, że niebieskie światła wygrające na tych. Rodaczki, my zostaliśmy oszukani. Nasza ojczyzna Polska została o wiele bardziej złożona do Unii Europejskiej. Oto świadectwo, które właśnie znaleziono w sieci. Wyrok Trybunał Konstytucyjny z dnia 11 maja 2005 roku, sygnatura K18-04, opublikowany w OTK-ZU. 5A/2005, pozycja 49. Dziennik ustaw numer 86, pozycja 744 z dnia 17 maja 2005. Dotyczy traktat akcesyjny o przystąpieniu Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, podpisanego w dniu 16 kwietnia 2003 roku w Atenach. Dziennik ustaw z dnia 24 roku. Numer 90, pozycja 864, z artykułu 8 ustępu 1 i artykuł 90 ustęp 1 Konstytucji Rzeczpospolitej. Traktat akcesyjny był i jest sprzeczny z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej. Czyli nie powinniśmy w ogóle bezprawnie włączono nas do Unii Europejskiej, będąc pod okupacją niemiecką, to znaczy nie mamy podpisanego traktatu pokojowego, co potwierdza Ministerstwo Spraw Zagranicznych, nadal pozostaje pod okupacją niemiecką. W związku z tym, wprowadzając Kaczyński, wprowadzając nas do Unii Europejskiej, oddał nas pod pan Nobel, do zarządu okupacyjnego Niemiec. Czyli to było wszystko bezprawnie. Dlatego to, co się dzieje, to, co się obecnie dzieje w związku z tą Ukrainą i tym wszystkim, to już było podpisane w 2017 roku, że będziemy oddawali broń, będziemy rozkrajani. To tak naprawdę to tylko jest realizacja tej ustawy, tego planu okupacyjnego. No nie dziwmy się, że teraz Ukraińcy rządzą u nas, mają większe prawa niż my, bo mają swojego przywódcę u naszej władzy. Dziękujemy bardzo. Pani dyrektor Urzędu Pszczyny. Szanowni Państwo, może w nawiązaniu tylko do tego, co powiedziała przed chwilą pani Jerzy, a
ja Państwu tylko odsyłam materiał. Płacenie podatków dla korporacji finansowej trzeciej RP przez suwerenną drugiej RP jest nielegalne. Dlaczego? Skoro Polska jest, przepraszam, skoro Polska jest zarejestrowana w Nowym Jorku jako korporacja bez wiedzy Polaków, nie obowiązuje korporacyjny biznes dla hazardu. Nie mój pan i nie moje nakazy i zakazy. Na podstawie artykułu 46 oraz litery 5 o tej konwencji haskiej z 1907 roku mówiącej o poceniu danin, podatków, kontrybucji i tak dalej przez nieusuwalność aktów prawnych, legalnych, władz państwowych wydawanych bez zarządzenia i rozporządzenia władz okupacyjnych, a po drugie, co jest uznane, niezmienność ustawowych przez legalny rząd na terytorium państwa sprzed okresu okupacji od dotyczących poboru podatków, danin, kontrybucji, co przy okazji zmiany związanej z ich ustawieniem, podwyższeniem, czyli wiemy, co mamy robić, po prostu nie płacić. Proszę Państwa, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos? Ja mogę, ale krótko powiem. Bardzo proszę, proszę się przedstawić, skąd Pani jest. Nadmieniam, że dzisiaj byłem w sądzie karnym, oczywiście nie jako oskarżony, a jako zażalenie na powstanie mnie prokuratury rejonowej i posłużyłem się dowodem suwerena drugiej RP i młoda sędzia nie miała żadnych aluzji co do tego dowodu. O tyle. Dziękuję. Gratulujemy. Dziękuję bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, proszę, będziemy formułować w tej chwili przemarsz. Będziemy szli za pojazdem z nagłośnieniem. Proszę bardzo o zachowanie bezpieczeństwa, uważać na pojazdy i żebyście Państwo sobie czegoś tutaj nie zrobili. Także bardzo proszę, będziemy się kierować po pałac prezydencki. Dziękuję. Witam, Zdenku, Gawera. Rafał. Zdenek, tu. Tu jest. Tutaj Rafał. Facebooka. Gawera na pewno znacie. Miło mi. Dobrą robotę. Miło go poznać. Super. Cisnąć sobie i pokazuję. Ktoś to musi. Super. Tam, Piotrę. Rafał. Andrzej. O, Tomasz. Tu. Rafał. Z Nowej Soli. Skąd jesteś? Okolice Lwówka Śląskiego. No, kawałek. Kontakt. Bo on przyjechał do nas do Szczecina. Ja też. Gdyby przyjechać tutaj. Ja też przyjechałem. No, ale wtedy on by był blisko, wtedy macie razy w tobie, nie?
No, super. Nie ma problemu. A Zenek też jest chyba tam blisko, nie? Zenek ze Szczelina przyjechał. Halina, Szczelma, a gdzie jest ten Zen? Zenek? Gdzieś tam uciekł. Gdzieś uciekł, nie wiem gdzie on. A nie ma tej elipsy wodzie? Jest gdzieś z przodu. Tylko teraz chcieliśmy się znaleźć, tak na twarz, no, nie? Wiem o co chodzi. Teraz znaleźć wszystkich to. Zimno. O, nic. O, zaraz zrobią. Patrzyk na żywo. To taki śmieszny, tylko nie wiadomo, czy śmiać się, czy płakać. Nie mój problem. Ich problem. Andrzej, po prostu przestałem się śmiać z nim. To nie on kurwa. Nie wiem. Gdzieś pouciekał. No tak, to jest dobra. Widzę, już poszedł gdzieś szaleć. Dobrze. Gdzieś od rana. Nasza sławia nowa przyjdzie. Nie wiem, ja ledwo żyję. Po prostu nie kojarzę cię. Wczoraj jestem. Ja dziś z Radomia. Aha, z Radom. Gościnnie. Aha. A my jeszcze mamy 6 godzin do wywalenia. Do 9 w samochodzie. No. A poczuwanie, nie? Godzinę spania. No i dalej. A na kim się przemawiał? Nie wiem, ja już po prostu poświadczę, jak zjadłem po ten kąt. Szanowni Państwo, zapraszam. Na tę górę samochód. Zobacz, nowe mundury. Ruszamy od Pałac Prezydencki. Rafał? Witam panie Rafale, Kotulski Bogdan z tej strony, znaczy z tej strony. A tam czasami wchodziłem do was na takie pytanie, czy mógłbym się wymienić z panem telefonem? Dobra, później jak ten pozdrawiamy się. Nie, bo mi chodzi o to, że tam walczycie z tymi komunikami, z tymi rozwiązaniami, nie? A mam problem. Dobra, później na no, spokojnie pokażę. Dobrze, ale tam. Później się zapytacie. Tak, zgadzamy się. Wy jeszcze będziecie. Nie, dawaj Zenek z tyłu, w razie czego zabezpieczyć, jakby coś się działo. Przedstawicielami, no to o czym gadamy, prywatnej firmy. Skoro w kominiarkach panowie chodzą, to... To są firma ochroniarska cała, zwany twór polityku 1900, firma polityki polskiej, została zdemaskowana. Zobaczcie radiowo, o tym właśnie mówiliście, pokażemy radiowo, zobacz. Nie, nie,
oddziałami handlowymi prywatnej firmy ochroniarskiej. Jest. Policja jest dla obywatela, nie odwrotnie. A to jest właśnie dla globalistów, to nie jest policja. Nie uważałem, bo wypowiedzenie zrobiłem, posłuszeństwa, złożyłem. Czekaj, Zenku, tablicę tak samo mam w prawo. Zabezpieczać, jak nie daj Boże coś oni by się stało. Oni mają kurydzę. No wiemy o tym, nawet polski orzeł tutaj bardziej nie ma takie wiesz, bardziej poszyte. To kurydzę to szafka, to właśnie. Moje polskie orzeł. Ciekawe, czy panowie rotek ślubowanie pamiętają. Zapraszamy, nie ma państwa, nie ma prawa. No zapraszamy. Do szefa się spójrzcie po rato. To nie jest policja. Pracuję jako firma. A co mi pan zrobi jako synorynowi? Pytam się pana grzecznie, kulturalnie. Przedstawicielem pana. Na tej właśnie Dudzie i na... To czego państwo numer DUNS macie? Sobie pan nagrywa i nie zaczepia policjanta. DUNS mają. To czego państwo numer DUNS macie? Podstawowe pytanie. Proszę, żeby panowie nie prowokowali. Ja nie prowokuję. Proszę nie wchodzić na jedno, proszę. Proszę nie tykać. Proszę zejść, bo tutaj jest ruch. Proszę, ale nie tykaj pan, to nie tykamy zaraz pana. My nie słyszymy w pracy. PP66. Nie zarazuj taryfy. To dopiero, że pan z butów pan sobie padnie. Szanowny. Już pozwolałem. Już kilka rzeczy. Jeszcze pan, jeszcze wasz szef dostanie zapłaty. Pan z butów wyschodzi. Zapłacicie za to. Ludziom. Majątku brak. Szanowni państwo. Dobra, Zenek, bez komentarzy. Nie mi pewne rzeczy komentować. I nie mam prawa publicznie się odzywać, niestety. Dobrze mówię, panie aspirancie? Ja też się nie znam. Dobra, chodź. Thank you.
Warszawsko. Ej, spokój. Ale spokój. Zobaczmy. Gdzie się to poleci? Prosimy o zachowanie spokoju. Głos oddajemy prezydentowi. Proszę Państwa, wszyscy przechodziliśmy koło prokuratury regionalnej. Tam jest pisane zbrodni katyńskiej. Katyńskiej, tak. A dlaczego nie ma zbrodni wołyńskiej? Bo to się tuszuje. Wszyscy mają o tym zapomnieć. Taka wola jest wszechwładnych włodarzy tego kraju. To jest przestępstwo przeciwko Polsce, a zwłaszcza narodowi polskiemu. To jest zbrodnia, że tai się prawdę historyczną przed narodem. To jest przestępstwo. My o tym pamiętamy, pamiętać będziemy. Są winni, poniosą konsekwencje. I to już niedługo, proszę Państwa. Stoimy przed pałacem. Tutaj dzieją się dziwne rzeczy. Tutaj są sprawy, bo muszą być. Ponieważ jesteśmy Ukropolinem. Tak mówi się na Ukrainie, tak mówi się w tym pałacu. Tutaj Dresiarzy się oznacza orłem białym.
To jest hańba! Hańba! To jest brakarze! To jest niegodne, aby na naszej ziemi polskiej odznaczać wresiarza, jak to powiedział pan Max Koronko. To jest coś okropnego. Ten obrzeg został zniszczony przez tak wiernych osób, którzy tu mieszkają. To jest zdrada państwa. To się musi skończyć. I skończy się już wkrótce. Szanowni Państwo, odczytam w tej chwili petycję, którą złożymy panu Dudzie. Naród polski, reprezentowany przez suwerenów II Rzeczypospolitej Polskiej, Urząd Główny II Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, ulica Wiertnicza 139. Pan Andrzej Duda, pełniący obowiązki prezydenta, Krakowskie Przedmieście 48, łamane przez 50. Petycja. My, naród polski, posiadający wiedzę i niezbite dowody, że zajmujący stanowisko prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nie jest rodowitym Polakiem, a z korzeniami ukraińskimi, dbającym wyłącznie o izraelsko-ukraińskie interesy. Wobec tego nie może reprezentować narodu polskiego wraz z członkami obecnego rządu złożonego w partii PiS. Andrzej Duda, nie posiadając korzeni polskich, działa wbrew narodowi. Jest osobą niegodną do reprezentowania narodu i piastowania obecnego stanowiska, czego wyrazem było wręczenie orderu Orła Białego wykluczającego jakiekolwiek koneksje z narodem polskim, wręcz wrogo usposobionego do Polaków, Wołodymyr Żeleński. Dlatego zgodnie z konwencją haską z 1907 roku i powołanym na jej podstawie do życia dekretem prezydenta Raczkiewicza z dnia 30 listopada 1939 roku, a także z artykułu 4 ustępu 1 niereprezentatywnej dla narodu polskiego Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku władza zwierzchnia należy do narodu, którego Andrzej Duda nie może być członkiem i działa na jego szkodę. W związku z powyższym wzywamy Andrzeja Dudę oraz członków jego rządu do natychmiastowej dymisji i opuszczenia Pałacu Prezydenckiego z przekazaniem władzy jedynemu konstytucyjnemu prezydentowi. Podpisano reprezentacji narodu polskiego, suwerenie II Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu narodu prezydent II Rzeczypospolitej Polskiej Jan Zbigniew Potocki. Warszawa, dnia 26 kwietnia 2023 rok. Szanowni Państwo, tę właśnie petycję zamierzamy złożyć tutaj w tym Pałacu Prezydenckim. Bardzo prosimy Pani Elżbieto, aby przekazała Pani jeszcze pewne informacje. Brawo. 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 Chciałam powiedzieć, że wyroki sądowe są nieważne. Nieważne, ponieważ dokumenty to potwierdzające są fałszywe. Wyroki są potwierdzone pieczęcią, na której umieszczane są trzy gwiazdy Dawida. To nie są symbole narodowe Rzeczpospolitej Polskiej. Symbolem narodowym Rzeczpospolitej Polskiej jest orzeł w koronie, na którego skrzydła widnieją póki co gwiazdy, ale pięcioramienne. Gwiazda Dawida jest symbolem narodowym Izraela, popatrzlaga. Polska jest państwem suwerennym, w związku z czym dokumenty poświadczające nieprawdę są nieważne z mocy prawa. Zamach na wizerunek Orła Białego. Masy ludzkie nieświadomie uczestniczą w wojnie religijnej, którą demoniczno-ludzkie zło podmieniało w wojnę orszami. Jednym z oręży użytkowanych
pokrycimy ciemności jest hermetyczna symbolika, rozumiana jako sieć połączeń komunikacyjnych między jej zasobami ludzkimi interformalnymi. Wojna ta znacznie spotęgowała w ostatnich latach i zdaje się, że proces ten będzie narastał. Jest przy tym wielce prawdopodobne, że główna jej batalia rozgrywa się na naszych ziemiach, jako tych, które wydają się posiadać szczególne znaczenie eschatologiczne dla obu walczących stron. Właśnie w tym kontekście należy rozpatrywać informacje o tym, że polskojęzyczny prezydent, premier, ministrowie i podległe im resorty będą używać innego godłowego orła niż reszta obywateli. Trudno o bardziej sztywne wyizolowanie elity rządzącej od narodu nieświadomego powagi sytuacji, w której się znalazł. A jakie to są zmiany? Dość dokładnie wylicza je internetowy serwis Rzeczpospolitej. Przede wszystkim ma złote nogi do linii upierzenia, a nie tylko szpony, jak ten z ustawy. Na tym różnice się nie kończą. Inny jest rysunek korony i piór na piersi orła. Pięciolistne rozety na skrzydła zastąpiono trójliściem, zaś same skrzydła stały się lustrzanymi odbiciami. Wprowadzono też zmiany w rysunku dzioba i oka. Fachowiec od heraldyki, wiedzy o żydowskiej kabale i właśnie ją wskazuje jako odpowiedzialną za wyżej wymienione modyfikacje. Warto sobie przypomnieć, że obecnie obowiązującą wersją godła RP jest prawie kalką tej, która została prawnie umocowana po okultystycznym zamachu majowym w 1926 roku. Zgodnie z regułą nakazującą umieszczanie symboli wolnomularskich w obrębie godeł i flag państw, w których władzę obejmowała masoneria. I tak wymieniając z grupa polskiego obu z niego sprzyskowanym. Tę modyfikowano tak, by symbolizowała już pełnej niepodległości, a w skrzydłach umieszczono mu satanistyczne pentagramy. Autorem projektu sprowadzonego rozporządzeniem prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego z 13 grudnia 1927 roku był Zygmunt Kamiński, po kądzieli pochodzący z frankistowskiej rodziny nowomińskich. Prymas Holland tuż po swojej wrześniowce ucieczce do Rzymu tak sformułował drugą RP. Sprawy państwowe traktowano z reguły na zasadach laicystycznych i wolnomularskich. Smutną pamiątką tych lat są wprowadzone do godła państwowego gwiazdy masońskie, które zeszpeciły orła białego, skaleczyły jego skrzydła i obniżyły jego loty. Wizerunek ten w wersji bez korony podtrzymała Rzeczpospolita Ludowa, natomiast trzecia RP u swojego zarania powróciła do wersji pozamachowej i wiązła odsłuchane rynki. Co do usunięcia satanistycznych gwiazdek, nazywając je neutralnie rozetami i lekko zaokrąglając ich boki, a także pozwalając mocno naciągniętą narrację o ich piastowskim bądź jagiellońskim pochodzeniu. Z pozoru może wydawać się, że rzeczona nowsza wersja godła jest ukłonem w stronę przeciwników gwiazdy. Ich usunięcie byłoby krokiem w dobrą stronę, gdyby nie fakt, że zostały zastąpione znakiem Tygwetry, symbolem o bardzo rozbudowanej semantyce, mitologii celtyckiej, która chyba jako pierwsza go wykorzystała,
oznaczał potrójną naturę jednych z bogów, rozumianą jako dziewicę, matkę i kobietę starą. We współczesnej satanistycznej religii Wicca Traugeta jest symbolem ochronnym. Niestety we wczesnym średniowieczu symbol ten zaczął być używany przez tak zwanych gnostyków chrześcijańskich, heretyków różnej maści, jako wyobrażenie Trójcy Świętej. A z czasem zdołał przeniknąć na szczęście w nielicznych przypadkach prawowiernej sztuki sakralnej. Za całą tę dezinformację stał judaizm kabalistyczny, który tu nie ma najmniejszej wątpliwości, jest również odpowiedzialny za najświętszą mutację miejscowego godła. Jaka jest zatem kabalistyczna, czyli wiodąca w dzisiejszym świecie żydowskim interpretacja nowego wyobrażenia polskiego orła? Brawo! Proszę Państwa, mamy tutaj rotmistrza, który zabierze również głos. Proszę bardzo. Niezadowolenie, które miało miejsce właśnie tu w tym pałacu, jeśli chodzi o przyznanie najwyższego orderu Orła Białego. Człowiekowi, który, jak już było powiedziane, nie było i nie ma i nie będzie miał nic wspólnego z Polską. Dla mnie to jest równoznaczne, jakby to przyznać Hitlerowi albo Stalinowi. I jeden, drugi, I jego pobratyjcy mordowali Polaków. Zwłaszcza, no nie podobał mi się również jego strój co do tego orderu. Dresy, jakieś trampki, no to co to jest za prezydent? Porażka. Już nie chodzi o to, że... Brawo! Nie to ale w tym wypadku funkcja prezydenta do czego zobowiązuje. Dokładnie. Po prostu jak ja to usłyszałem, to no nie, że te zawałki dostałem, ale byłem tak podminowany, że wszystko mi zaczęło do nich przeszkadzać. Może to jest głupie, ale tak się po prostu czułem. Zdradzony. W cudzysłowie prezydenta, który, no, który mówię, który prezydent szkodzi swojemu państwu. Rozbraja nas. Wydaje mieszkania za darmo przybyszą, bo to nie są uchodźcy, to są przybysze i to już to zostaną. Ludzie, którzy starali się o te mieszkania latami, włożyli na nie, odebrane. To będzie dalej. Wiadomo, że plany, które ma Jarosław Kaczyński, Andrzej Duda czy pan Morawiecki jest obywatelem państwa izraelskiego. Tacy ludzie rządzą Polską? Tak. Dzieci. No właśnie, macie państwo rację. To jest coś poniżej godności. Ale ci ludzie nie mieli i nie mają i mieć nigdy nie będą żadnej godności. Bo to są Judasze. Tak. To są Judasze, którzy niszczą naród polski, a zaczęło się to w Magdalence. Tak. Proszę państwa, jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Na spotkaniu właśnie w Magdalence cała świta była, włącznie z magistrem Jeremkiem. Oni się zastanawiali i mówili, ale ich jest jeszcze tak dużo, coś trzeba zrobić. I padła decyzja likwidacji całego przemysłu polskiego.
Polska była 8. i 9. potęgą gospodarczą na świecie. Dzisiaj nas nie ma. Dzisiaj nas nie ma, bo dzisiaj chodzi o to, aby Polak był nie tylko biedny, ale przede wszystkim niewolnikiem. I to dzisiaj jest robione z naszą młodzieżą. Dlaczego z młodzieżą? Dlatego z młodzieżą, że z historii Polski zniknęło to, co jest najważniejsze dla każdego narodu. Barbarzyńcy, którzy tutaj urzędują, to nie tylko zdrajcy, ale element. Oni pozbawili nas praw człowieka, nadali Ukraińcom wesele. Niezgodnie z prawem międzynarodowym, cały świat się śmieje, bo jeżeli jest uchodźcą, to powinien być w obozie dla uchodźców i czekać. Nie można nadawać weseli, które są i tak nieważne, bo to są wesele hitlerowskie. Ci, którzy mają wesele, to są w kolejce do krematorium. To było w historii. I do tego dążą. Do tego dążą. Szkoda, że nie masz, Polak nie ma wytatuowanego na czele weselu. A wszystkie te organizacje, te partyjki, które są, to są partie antypolskie. Tam nie ma Polaków. Ostatnio czytałem wypowiedź i słyszałem, jak pan Jojo z Konfederacji. Pan Jojo, to jest pan Bosak dzisiaj, powiedział, że woli Ukraińców aniżeli Polaków, bo Polacy są nierobami. A kim są Ukraińcy? Kim są Ukraińcy, pytam się, kim są? Przestępcy. Tak jest, macie państwo rację, przestępcy. Jak tam jest wojna, dlaczego uciekli tu do Polski? Jeszcze dostają mieszkania, dostają pieniądze i pensje. Jak można dostać pensję i później miesięczną taką samą pensję w formie nagrody? No ale my to... Ukrainiec może pracować jeden dzień, czy tam półtora dnia, dostajemy emeryturę, jak złoży wnioski. Hańba. To jest hańba, proszę państwa. To jest hańba, a Polak... Hańba! 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 I to jest właśnie to, to co mamy dzisiaj. A dzisiaj mamy, widzicie państwo, nawet pan Andrzej Duda dał wolne swoim pracownikom. To co wiem, nie ma nikogo. Nie ma nikogo. Każdorazowo, kiedy mamy manifestację, tak się dzieje. W poprzednim roku również taka była sytuacja, jak dzisiaj. Ja się zastanawiam tylko, kogo tutaj się pilnuje. Wojsko polskie wykorzystywane jest do celi, które nie powinno wykonywać, ponieważ Polak, każdy Polak powinien znać historię i wiedzieć, w którym kierunku pójść. Ja wiem, że to jest ich praca, wiem, że muszą z czegoś żyć, ale przyjdzie czas i godzina, kiedy to się zmieni. Ten czas nadchodzi. Niebawem. Proszę państwa, jak to jest? Polska została rozbrojona, ale nie tylko Polska, bo całe NATO. To powiedział sekretarz generalny NATO i dzisiaj mają problem. A mówi się o Rosji, mówi się o Białorusi, że tam są dyktatorzy. A my w Polsce mamy największych dyktatorów. Oni chcą całkowicie nas zniewolić. Ponad 230 tysięcy wezwań do wojska młodych Polaków. Mówią, że to jest rejestracja. Jaka rejestracja? To nie jest rejestracja. Ci, którzy nie dostaną się na studia, pójdą w kamasze. Część ma iść na Kaliningrad, a część na Ukrainę. Proszę państwa, rząd nawet się przyznał, że blisko 5 tysięcy polskich żołnierzy w mundurach ukraińskich zginęło na Ukrainie. Dlaczego? Bo doszło do otwartej wojny między wojskiem polskim a ukraińskim. Prawdziwi Polacy byli wybrani w mundury ukraińskie. Rząd powiedział, że to najemnicy.
nieprawdą jest. Najemnikami to są ci, co tutaj pracują. To są najemnicy. To było regularne wojsko polskie. Proszę Państwa, już się mówi, że Polska jest w stanie wojny. Na pewno. Z Ukrainą. To tak. Ale my nie chcemy żadnej wojny. Tej wojny nie ma prawa być. My chcemy żyć w pokoju i w spokoju. My chcemy pracować, chcemy utrzymywać swoje rodziny i kształcić w sposób cywilizowany. Nie wiem, że państwo ukraińskie do cywilizacji to im brakuje bardzo dużo. To jest kraj jednej wielkiej korupcji. W Stanach Zjednoczonych głośno się mówi na najwyższych szczeblach, że ukradli podobno, o ile dobrze pamiętam, 122 miliardy i odmówili władzom amerykańskim na rozliczenia. Pozostało to odmówione, ponieważ to jest sprawa ukraińska i oni sami się rozliczają. Tylko z kim i z czym? Wiadomo, ostatnia afera 400 milionów dolarów zostało ukradzione i wywiezione. To jest prawdą. Nigdy nie było ładu kultury na Ukrainie. Proszę Państwa, to jest kraj, był, jest i będzie korupcjogenny. Całe lata tylko, którzy jeżdżą na Ukrainę, to wiedzą, że muszą dawać łapówy za wszystko. Bo to jest kraj właśnie ten najgorszy wzór, którzy biorą łapówy. Ale o czym tu dużo mówić? Przecież w Polsce też się przekupuje ludzi. Specjalistą wyrafinowanym jest pan Jarosław Kaczyński. Znam go osobiście, jak i jego brata. Jest teraz jedno pytanie należy postawić. Czy pan Kaczyński ma legalne nazwisko? Jest obywatelem państwa polskiego. Są w tej chwili prace udowadniające, że nieprawnie otrzymał obywatelstwo polskie. Cała to rodzina. A wujek pana Kaczyńskiego o nazwisku Świejkowskim to jest ten, który był ministrem sprawiedliwości z nominacji Stalina i proponował karę śmierci było narodmistrza Pileckiego. O tym się nie mówi, bo nie wolno, bo to jest zakazane. Widzę flagi ukraińskie w Polsce. A czy na Ukrainie kiedykolwiek były polskie flagi? Nigdy nie było, proszę Państwa, i nie będzie, bo oni Polaków nienawidzą. Oni oficjalnie mówią, przyjdziemy po Was i Was wybijemy. To nawet śpiewają w swoich pieśniach. To jest wstyd, wstyd. Nic się nie robi w tym temacie. Nic. Proszę Państwa, prawdą jest to, dziwię się, że władza nie reaguje odnośnie mowy nienawiści. Nawet na Jasnej Górze śpiewano chwała wielkiej Ukrainie na pochybel Polakom. Zobaczcie Państwo, w Katowicach było to samo. To samo było. I to jest prawda. Tutaj tyle milionów ich ściągnęło do Polski, są uzbrojeni po zęby. U nas przed biurem, na początku, gdy przyjeżdżali, można było kupić karabiny maszynowe, 3 magazynki, 1500 euro. Krótki pistolet kosztował 750 euro. Proszę Państwa, o tym dobrze rząd polski wie, że to, co się dzieje w Polsce. Wiedzą doskonale, ale nie wolno nic zrobić. Zobaczcie Państwo, jak to możliwe, że komendant główny policji chciał wysadzić w powietrze granatem. Komendę główną policji. Granatem, głośnikiem. Nielegalnie, nie mając zezwolenia na użytkowanie rakiety, nie mając pozwolenia na przywóz tego do Polski. To później powiedziano po tej eksplozji, że dach się zarwał od nawału śniegu. To naród polski musiałby być głupszy od nich, gdyby to potwierdził. Później dopiero było dochodzenie. I co? Co to dochodzenie dało? Nic. Absolutnie nic. Sprawa oczywiście została zamknięta. Tak samo jak afera VAT-owa komendanta głównego policji. Policjanci się powinni się wstydzić. Za swojego przełożonego, za swoich przełożonych.
Bo nie może być tak. Wszyscy jego kompani poszli do aresztu, ale brat nie poszedł. Proszę Państwa, w Polsce afera ściga aferę. Kiedy nastąpi koniec, to wówczas dopiero Polska odzyska prawdziwą wolność i niepodległość. My chcemy żyć z całym, z wszystkimi narodami na całym świecie w pokoju. Niestety, nie da się, ponieważ to wszystko jest niszczone. Ja gdziekolwiek jestem za granicą, jestem przyjmowany jako głowa państwa. I sprawa, jedno zdanie powiem odnośnie Ryszarda Kaczorowskiego, którego znałem osobiście. Proszę Państwa, pan Lech Wałęsa pisał do Juliusza Nowina Sokolińskiego pisma, bo Sokoliński chciał przekazać władzę, oczywiście, nie, ale niestety w tym momencie pojawiają się Kaczyńscy i oni odrażają Wałęsie, żeby przyjął władzę od Sokolińskiego. Ponieważ tam był jeden warunek tylko, że zostanie przywrócona konstytucja kwietniowa, a to już nie pasowało, nie pasowało. Ale ta konstytucja kwietniowa, proszę pamiętać, że jest legalną, bo ją Senat uznał. Rok po konstytucji nielegalnej Kwaśniewskiego. Jest legalna, jest stosowana w życiu, bo i sądy najwyższe wydają wyroki, postanowienia w oparciu o tą konstytucję. Jest wiele niejasności, bo wszystko jest tajone i chowane przed narodem. Ja pamiętam, co powiedział Jan Paweł II odnośnie Polski, gdy był z pierwszą pielgrzymką. Tak, dzisiaj tego się nie powtarza, bo wiele rzeczy jest zakazanych. Ale pamiętajcie Państwo, że ja też miałem 3 spotkania z papieżem Janem Pawłem. Wówczas nie byłem jeszcze prezydentem, ani wielkim mistrzem orderu. Miałem, to było w Kaliszu, niecałe półtorej godziny spotkanie, później miałem drugie, a trzecie, ostatnie miałem właśnie w Morskim Oku. I ten człowiek, który siedział na tym kamieniu, taką peleryną na głowie, papież przegonił ochronę. On powiedział, wszystko się spełnia. I najważniejsze, co powiedział, bo to się też zrealizowało, że jeżeli umrze, a ciało jego będzie wystawione i księga liturgiczna, która była położona na trumnie, zamknie się, to powiedział, to jest koniec Polski. Tak się stało. Ale powiedział coś jeszcze jednego. Ale ty tą Polskę musisz podnieść. Proszę Państwa, na to są dowody. Nawet Telewizja Polska powinna pokazać, jak to papież przegonił tych właśnie tą ochronę. I to właśnie tam w Morskim Oku. Proszę Państwa, jest wiele jeszcze tajemnic. Te tajemnice będą ujawnione w odpowiednim momencie. Będą. Bo muszą być ujawnione. To nie jest tak, że naród polski jest narodem ogłupiany. Jest ogłupiany, ale przez rządzących dywersantów narodu polskiego. To się kończy i to się skończy już wkrótce. Jeżeli chodzi o sądownictwo polskie, to proszę pamiętać, że TSUE uchyliło wszystkie wyroki. Jeżeli chodzi nie tylko o to, ale Izba Sądowa została również uchylona. A to oznacza, że w Unii Europejskiej żaden wyrok polski jest nieważny. Każdy jeden jest nieważny. Za wyjątkiem oczywiście mordów, gwałtów, handlem żywym towarom czy bronią. Ale o czym to mówić, w Polsce jeszcze nadal kwitnie handel dziećmi. Proszę Państwa, mógłbym mówić bardzo wiele na ten temat, ale moje filmy, w których mówiłem i mówię, warto je wysłuchać i zachęcam do wysłuchania prawdy nie tylko o rządzie, ale o kulisach, jakie są.
Proszę Państwa, w 2016 roku pamiętacie, jak Beata Szydło i Andrzej Duda byli w Izraelu. To jest dzisiaj zakazane mówienie tego, co zrobili. Tam podburzyli Żydów izraelskich, aby ci dogadali się z Żydami amerykańskimi i stąd mamy ustawę 447. To jest też przestępstwo, ponieważ w 1960 roku Polska płaciła Żydów amerykańskich w Stanach Zjednoczonych. Jest na to umowa, którą ja opublikowałem, a jedyna osoba, która mnie poparła, że jest taka umowa, był Leszek Miller. Proszę Państwa, wiele innych dokumentów, które są, ale tam jest napisane, jeżeli kiedykolwiek Żydzi amerykańscy będą się dopominać jakichkolwiek roszczeń, to rząd amerykański jest zobowiązany do wojny. Niestety, to nie, bo ich bracia byliby pokrzywdzeni. Emerytury, które dostają od nas, pytam się za co? Sprawa 80. rocznica getta warszawskiego. A kto te getta stworzył? To Żydzi stworzyli te getta dla siebie. To oni złożyli petycję do ówczesnych władz SS-mańskich i szwabskich gestapowców, że chcą się odciąć od Polaków i się odcięli. No i może dobrze, że się odcięli. I co? Hitler miał okazję wszystkich zapakować do wagonów bydlęcych i wysłać do Oświęcimia. I zobaczcie Państwo, dlaczego o tym nikt nie chce mówić? Jest wiele innych tajemnic, a to podpisanie wspólnego porozumienia z tym panem aktorem z Ukrainy nie tylko o Ukropolinie, ale następnym prezydentem w Polsce właśnie ma być pan, ten aktor dramatu, który morduje naród ukraiński, a niszczy narody świata. To są złodzieje i kanciarze. Tak się przedstawia ta sprawa. Dzień dobry, witam serdecznie pana. Granicami, to właśnie zostaną stworzone getta. Tylko ludzie tego nie rozumieją. Oni myślą, że będą szczęśliwi w takim mieście, gdzie będą tylko hulajnogami jeździć 15 minut, gdzie instytucja najbliższa, gdzie potrzeba służba zdrowia. To będziemy mieli getta. Niestety. To będą getta dla Polaków, a dla nich będzie reszta kraju. Musicie to zrozumieć. Proszę Państwa, doszła informacja, że nasza delegacja chciała złożyć dokumenty panu Andrzejowi Dudzie. Niestety odmówiono. Kierują na wiejską. A tam z kolei jest taki zwyczaj, że my nie przyjmujemy niczego. Musicie Państwo wiedzieć, dlaczego tak się dzieje. Bo Andrzej Duda doskonale wie, dlaczego wyprowadził dokumenty Zamku Królewskiego i schował u siebie. Ponieważ Kaczorowski nie mógł podpisać i przekazać władzy, ponieważ nie miał odpowiedniego dokumentu, czyli nominacji. Gdyby podpisał te dokumenty, to na pewno dzisiaj byśmy byli w innej sytuacji. Zakazano i zabroniono mu. Proszę Państwa, 50 lat zajmuję się historią. Jestem doktorem nauk politologicznych. Proszę Państwa, tragedia. Zobaczcie, cała Europa w ogniu jest. Francja walczy o swoje, inne państwa też, a Polacy śpią, tak, przebudzą się, kiedy będą niewolnikami całkowitymi, bo do tego to się dąży. Dlaczego pani Dudowa ukrywała prawdziwe nazwisko?
dopiero później się objawiło, że jest Żydóweczką. Ale to nie moja sprawa. Nie mam nic przeciwko Żydom osobiście, ale niech się nie wtrącają do innych państw. Stany Zjednoczone, wszystkie wojny na świecie, jakie tylko były, to proszę Państwa, Ameryka je wywołuje. To jest przeklęty kraj przez Boga i ludzi. W Ameryce jest bardzo nieciekawa sytuacja, ale to bardzo nieciekawa. Tam było 16 największych banków. 6 zostało zamkniętych, dlatego że Władimir Putin wycofał swoje aktywa, Państwo, swoje aktywa oczywiście. Chińczycy teraz domagają się również swoich aktyw. I dlaczego się mówi publicznie w Stanach Zjednoczonych, że się wprowadzi dolara południowego w złocie? Proszę Państwa, tylko żeby wprowadzić coś w złocie, to trzeba to złoto posiadać, mi się wydaje. Nazwa będzie złoto, a papier będzie papierem. Bez pokrycia. Euro jest to samo. Euro nie ma już. To jest makulatura, można powiedzieć. Ale dlaczego chcą wyeliminować gotówkę? Ano dlatego, bo ileś milionów, dobrze pamiętam, chyba 40 ponad milionów jest w NBP chipów. Będą kolczykować Polaków, bo chcą kolczykować Polaków. Tak jak bydło się kolczykuje. Oni nas uważają za bydło. Bydłem oni są, jeżeli to będą robić. Ale już pokazali swoje rogi, jakie są. To jest hańba. Tak być nie może. To się musi skończyć. Naród polski musi otrzeźwieć z tego marazmu. Panie Elu, daje Pani. Chyba, że ktoś by chciał coś powiedzieć z Państwa, to zapraszam. Mam takie odwagi? Mam pytanie do Pana. Jeszcze powiem. Nazywam się Józef Burka. Odsunęło mnie prawo sądowe. Dlaczego zabieram głos pod Pałacem Prezydenckim? Ponieważ miałem ostatnią rozmowę z najbardziej zaufanym doradcą Pana Dudy, Panią Zofią Romaszewską, którą znam, znałem jeszcze z lat opozycji, w której także uczestniczyłem, i poszedłem do Pani Zofii Romaszewskiej prośbą o pomoc mi w sprawie bagna sądowego, które dotknęło mnie osobiście. Warto jest przeczytać, jestem na artykuł w internecie. Proszę Państwa, o co chodzi? Posiadam wyrok sądowy, bo jestem osobą, która pracowała w warunkach szkodliwych i mam niedosłuch zawodowy. I posiadam wyrok sądowy, w którym sędziowie zapisali, że umyknie słuchu o wielkości 32,6 decybela nie osiągnąłem 30 decybeli. Czyli wiedza matematyczna sędziów jest odmienna od powszechnie nauczanych w szkołach podstawowych. Oni twierdzą, że 32,6 to jest mniej niż 30. Ja przez 22 lata nie mogę tego udowodnić. Zwróciłem się z tą prośbą do Pani Zofii Romaszewskiej jako dobrze znajomej mi osoby, jeszcze z lat opozycyjnych. Pani Zofii przedstawiłem dokument potwierdzający to, że ja byłem opozycjonistą. Zapytała, czy może mnie sobie to skserować. W obecności Pani Ewy Olczak, bo nie byłem sam, powiedziała, że takiej osobie należy pomóc. Proszę Państwa, jak Pani zaufany przedstawiciel głowy Państwa pomógł? Tak, w obecności mojej koleżanki powiedziała, że mi pomoże. Następnym razem, za 2 tygodnie mi odpowiedziała, że spotkamy się i powiem Panu ciekawą informację. I to była ciekawa informacja, że nie wie, jak do tego podejść. To była taka ciekawa informacja. Umówiła się ze mną trzeci raz, bo mówi, że ma koleżankę emerytowaną sędzinę, która pomoże jej w tej pomocy. Ale jest na razie w Niemczech, jak wróci, to ona zadzwoni do mnie. I tak było. Zadzwoniła Pani Zofia do mnie. Spotkaliśmy się trzy osoby. Ja, Pani Romaszewska i Pani sędzina. Jak ja zobaczyłem, o co chodzi, że te obie panie kierunkowały pomoc w tą stronę,
żeby mnie przekonać co do tego, że jak sąd orzekł, że 32 i 60 jest liczbą mniejszą od 30, no to na, ja mam w to uwierzyć. Tak! Powiedziały mi, że ja mam uwierzyć w to, że decyzję w mojej sprawie w 2003 roku było możliwe wydać na podstawie dokumentu, czyli oceny narażenia zawodowego, który sporządzono 3 lata po wydaniu decyzji w 2006 roku. Do takich absurdów namawiała mnie pani Zofia Romaszyńska i ja publicznie mówię, możecie państwo to nagrać, ja się nikt tego nie wyprę. Publicznie i pani Zofii powiedziałem, że tak pani Zofia, jak i pani sędzina, które uchwały mnie przekonać do tej rażącej nieprawdy, są współczesnymi faryzeuszami. O takich mamy doradców pana prezydenta. Dziękuję. Nazywam się Józef Budka. Dziękuję. Szanowni państwo, tak jest, ponieważ musicie wiedzieć, że jest 90% sędziów pochodzenia żydowskiego i ukraińskiego. Oni będą pilnować wszystko to, co szkodzi narodowi polskiemu, a to, co ma pomóc, będzie służone. Nie przeszkadzaj na ten temat. I tak się dzieje. Tak się dzieje w państwie polskim, a właściwie w Ukropolinie. Ja bym chciał, żeby oni opuścili ten Ukropolin i pojechali na wojnę na Ukrainę. Niech tam już pozostaną na wieki, niech im ziemia tam będzie lekko. A bagaże zostawią w Polsce. Proszę państwa, takie rozdawnictwo, jakie jest, to minister edukacji narodowej. Wstyd, hańba. Jak to możliwe, że Najwyższa Izba Kontroli nie ma prawa rozliczyć Orlenu? Ja wam powiem. Ponieważ to jest spółka. A tam mogą tylko, to może rozprzeć spółkę urząd skarbowy, ale nigdy nie Najwyższa Izba Kontroli. Dlatego nie wyszli i nie wejdą. Po jakiej racji mają wejść? Przecież to jest ich biznes. 3 miliardy co miesiąc wysyłamy na Ukrainę. No nie wiem, podlega do to. Wiadomo, że tam jest udział roczników, nie tylko to, bo szanowni państwo, zobaczcie, to jest koncert, prawda? PGNiG, Orlen, Lotos. I co się wydarzyło? Podpisaliśmy, jak to oni chwalili, złotą umowę z Arabami. 30% im sprzedaliśmy, co było później wielką nieprawdą. Owszem, 30% tak, ale w całym koncernie. I co jest gorsze, nie mógł, pomimo że to jest mniejszościowy udziałowiec, on ma tak zwaną złotą kartę, może zawetować wszystko. Więc kim my jesteśmy? Proszę państwa, pamiętajcie, że mamy olbrzymie zasoby naturalne, ale to olbrzymie, niestety. Nie możemy z nich korzystać, musimy kupować dzisiaj paliwo od Niemiec kupuje. A Niemcy kupują gdzie? W Rosji. Cała Unia Europejska kupuje. Bardzo ładnie powiedział premier Orban, Węgier, że on jest w liderach Unii, on handluje z Rosją, bo to jest jedyna droga. Ja też powtórzę to samo. Owszem, my mamy handlować z Rosją na normalnych warunkach. Na normalnych warunkach. My do nich towary, a my o nich kupować również. Nie ma czegoś takiego, bo pan Kaczyński nałożył embargo na Rosję. No wiecie co ludzie? Śmiech na sali, w cyrku. Pan Kaczyński niech nałoży embargo na swojego kota i na siebie. Sekundę jeszcze. Szanowni państwo, ja chciałem powiedzieć, że nasz pan prezydent dekretem powołał do życia niedawno Unię Słowian. I szanowni państwo, my mamy tutaj potęgę, bo jest to ogółem 27 krajów,
gdzie 10 krajów jest w Azji i tam są prasłowianie, nawet tam jest większy procent słowiaństwa niż w Europie. I mamy 17 krajów w Europie, ale tu jest coś takiego, że Unia Słowian musi funkcjonować. Już podejmujemy w tym zakresie działania. Będziemy zapraszać wszystkich, nawet konsultowaliśmy już to za facetami, gdzie jest to pozytywnie odbierane i oni proszą o więcej informacji, dokumenty, to my wszystko zrobimy. I ja tutaj przyłączam się do pana prezydenta, że mamy to konsultować, to znaczy handlować nie tylko z Rosją, bo Rosja jest częścią BRICS, czyli to jest strefa ekonomiczna, która łączy się z Brazylią, Indiami, Rosja, Chiny i Afryka Południowa, dlatego to jest tak, Republika Południowej Afryki, tutaj dobrze pan mówi. I to jest cała strefa ekonomiczna, gdzie oni mają wszystko. Oni mają złoża, oni mają wszelkie surowce mineralne, naturalne, a Unia Europejska nie ma nic. To jest pasożyt, który drenuje tutaj wszystkie kraje słowiańskie posiadające zasoby, bo czy Francja, czy Hiszpania, Anglia, Włochy i inne kraje, które uważa się za bogate, czy Skandynawia, praktycznie nie mają nic. I oni szerują tylko tutaj na Słowianach, biorąc nasze produkty do siebie, przepakowują je w swoje tam różne pudełka, jakiekolwiek, dają swoje tak, opakowania właśnie, dają swoje naklejki, że to wyprodukowano w Anglii, Francji, Hiszpanii, tak? I oni to do Polski z powrotem sprowadzają jako eksport, czyli my musimy zapłacić za własne produkty naprawdę straszne pieniądze, co drenuje tutaj gospodarkę i budżet Polski. A tym, którzy siedzą na wiejskiej i temu panu, który tu nielegalnie koczuje, bo trzeba powiedzieć koczuje, a nie urzęduje, bo on nie może tu urzędować w tym czy pałacu belwederskim, czy tutaj, to nie, na niczym nie zależy. Oni najchętniej zniszczyliby wszystko, zaprowadziliby Polaków czy naród słowiański na spęta, zrobiliby z tym taki porządek, że po prostu później mieliby bez żadnego problemu wolną drogę do sprowadzenia Żydów z gdziekolwiek obecnie się nie znajdują. To tyle, co z mojej strony. Bardzo dziękuję. I dziękuję panu prezydentowi, że działa tak bardzo ofiarnie w imieniu nie tylko Polaków, ale wszystkich Słowian z różnych narodowości. I my pana prezydenta wspieramy i będziemy to wszystko dalej kontynuować. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, Zenon Nowak, ja jestem dziennikarzem, wiele lat byłem akredytowanym dziennikarzem w Sejmie, mam dużą wiedzę na temat funkcjonowania państwa, co niektóre osoby o tym wiedzą. W kwestii tej Unii, o której w tej chwili było mówione, Polska ma budować elektrownie atomowe, które będą napędzane uranem. Uran jest strategicznym paliwem i monopolistą jest Rosja oraz Republika. Czyli te dwa kraje będą i tak rozdawały karty, jeżeli oczywiście pojawią się elektrownie atomowe. Druga kwestia dotyczy wizyty tutaj prezydenta Ukrainy. Więc podczas wizyt takich oficjalnych obowiązuje protokół dyplomatyczny i dress code. Prezydenta naruszał te wszystkie formy, kiedy przyszedł po prostu w dresie zielonym i to pozostawię bez formy. Tak, i jeszcze jedna kwestia, i naruszono tam powagę wręczenia najwyższego znaczenia państwowego, jak wiedzą znaczenie Orła Białego, ponieważ prezydent Andrzej Duda po prostu podał to tak, jak gdyby książeczkę, to dokładnie obejrzałem nagraniu, więc tak, a nie zawiesił na piersi podczas oficjalnej uroczystości, która nadaje
powagę temu o wyższemu znaczeniu Rzeczpospolitej Polskiej. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jeszcze powiem o traktacie lizbońskim, to jest bardzo ważne. Jak Państwo wiecie, Polska miała eurodeputowanych na równo z Niemcami, ale Lech Kaczyński oczywiście zmienił to i nas sprzedał. Tak samo sprowadził masonerię do Warszawy, gdzie prezydent Kościński ich wyrzucił z Polski, a ten sprowadził. Może mamy tutaj nawet zdjęcie tego pana, świętej pamięci, nie żyje już. Jest oficjalnie podane, dlaczego to zrobił. Oświadczył, że on jest pochodzenia właśnie takiego samego i on będzie wspierał masonerię. Mamy takich pajaczy dzisiaj. Proszę, tu jest zdjęcie Lecha Kaczyńskiego, proszę. Lewin. Brawo! Ja. Także wiele jest innych spraw. Oczywiście o tych najważniejszych. Na tą chwilę jeszcze nie można powiedzieć, ale przywrócimy Unię. Tak, rzeczywiście rozmawiałem z wieloma państwami, z przywódcami, z głowami danych państw, którzy koniecznie chcą przystąpić do Unii Słowian. Jest nas 300 milionów, ale jest znacznie więcej. No trzy państwa już się zdeklarowały, cztery państwa się zdeklarowały, abyśmy się spotkali oficjalnie i omówimy zasady statusu. To, że powołałem Unię Słowian, to jest chyba najlepsza sprawa, jaka może być dzisiaj w Polsce i dla narodu polskiego. Bo chodzi też o tak zwaną czystkę. Bo chodzi tutaj o tak zwaną czystkę. Nie. O właśnie, Polska dla Polaków, nie tylko Słowianie, ale jeszcze Lechici. I szanowni Państwo, trzeba wiedzieć, że w Polsce tak naprawdę nie ma zbyt wiele Polaków. Ci prawdziwi Polacy wyjechali za chlebem, ale oni wrócą. W Polsce grozi wojna domowa. Do mnie docierają różnego rodzaju informacje. Ludzie proszą, spotykam się z tymi grupami. To już nie są małe grupy. To są już grupy liczące tysiące ludzi. No niedługo człowiek nie będzie miał argumentów i dojdzie do wojny. Szkoda, bo krew Polaka jest cenniejsza jak krew tego pana, który tutaj urzęduje. My mamy krew, a inni nie mają krwi, tylko woda. Wodę również i w mózgu. Dlatego tak nas upadlają, tak nas niszczą. Proszę Państwa, 23% VAT-u my płacimy najwięcej na całym świecie. Maksymalnie jest 9%. Jeżeli chodzi o akcyzę, to też nas okradają. I musimy to zmienić. VAT nie jest dla nas, ale proszę pamiętać, i o tym wiele osób wie, płacimy tak zwany podatek koszerny. Jest to ukrywane w różnych sprawach, ale jest coś gorszego. Jak to jest? U nas są renty, emerytury głodowe, a te w Izraelu, co są, co my płacimy, są bogate. Jak to możliwe? Sejm to zatwierdził. Dożywotnie renty i emerytury. Proszę zauważyć jeszcze jedną kwestię. Na dziecko niepełnosprawne w Izraelu jest około 4850 euro. A u nas? 800. Najchętniej by nas puścili gdzieś, nie wiem, do Afryki wywieźć. A w to miejsce by ściągnęli swoich potomków z Izraela.
nie będzie czegoś takiego nigdy. To nie ma mowy tutaj nienawiści. My musimy walczyć o Polskę, o polskość, o historię, którą mamy potężną. Proszę pamiętać, czego się boją najwięcej Niemcy. Też Państwu powiem. Po śmierci Ottona III ówczesny papież kuburę i nałożył koronę cesarską królowi Bolesławowi Chrobremu. Są informacje bardzo szeroko opisane. Jesteśmy cesarstwem. Powiem sprawę odnośnie Józefa Piłsudskiego. Tak naprawdę to Józef Piłsudski stworzył konstytucję monarchiczną, ale po co? Dowiecie? O. I tutaj muszę powiedzieć, że miał rację. On zmarł w Sejmie. Nie w Belwederze, w Sejmie. Został przewieziony do Belwedera. Ponieważ tam była pewna inna jeszcze zagrywka polityczna, gdzie pewne osoby były z najbliższego otoczenia, byli jego wrogami. Dlaczego? Dlatego, że Piłsudski chciał się ogłosić królem Polski, ogłosić królestwo, a następnie chciał ogłosić się cesarzem Europy zgodnie z prawem. Zgodnie z prawem. Niemcy się tego najbardziej boją. Zobaczcie Państwo, Monachium odchodzi. Będzie odrębnym landem. Ale my, bo wiemy doskonale, co mówił cesarz niemiecki, co mówią, mówił Bismarck i inni. Należy się wystrzegać i bać Polski. Bo jak Polska podniesie głowę do góry, to nas przejmą. Tak, proszę Państwa, to jest prawda. I tego się Niemcy najbardziej obawiają. Wygraliśmy 850 miliardów dolarów za Warszawę. I tutaj pan Duda doskonale wie. Pan Kaczyński wybitnie wie, bo bardzo długo na ten temat medytował z rządem niemieckim. I była taka scena w Warszawie, gdzie minister spraw zagranicznych Niemiec miał spotkanie z ministrem spraw zagranicznych i publicznie odpowiedział polskiemu ministrowi: wy nie jesteście stroną, bo nie są stroną. A Niemcy to nie jest głupi naród. Wie doskonale, że musiałby i tak drugi raz zapłacić. Przecież wezwałem również państwo Izrael o zapłacenie, zwrócenie pieniędzy 19 bilionów dolarów. To miałem później, oczywiście pani Azaris była, podpisała za zgodą pana premiera Netanyahu. To później miałem sprawę karną o wyłudzenie od państwa izraelskiego pieniędzy. Jakie wyłudzenie? To oni wyłudzają pieniądze od narodu polskiego. I to będzie egzekwowane. Musimy się rozliczyć za pierwszą wojnę światową z Anglią i z Francją. Ponieważ było 135 miliardów marek w złocie dla trzech państw, Polski, Anglii i Francji. Nie dostaliśmy ani jednej marki w złocie. Zabrali Francuzi, Anglicy. Wielka Brytania o tym doskonale wie. Tam bardzo często odwiedzałem urząd, powiedzmy, pani premier. Oni o tym wiedzą. To samo Francuzi wiedzą. I my to wyegzekwujemy. Czy tak, czy nie. Bo muszą zwrócić to. Nie tylko to. Bo jeszcze muszą zapłacić za polskiego żołnierza, który zginął na niebie Wielkiej Brytanii. Cały czas nas okłamują, bo nie mamy prawdziwego rządu. Cały czas. Złodzieje i złodzieje, jeszcze raz złodzieje. I zbrodniarze dzisiaj. Bo nas mordują. Teraz oddam pani Elżbiecie. Brawo! Ja chciałam coś powiedzieć. Można to wyczytać na stronach Wojny Słowianie od Press. Komisji Wojska. Za pomocą, jak okultyści, za pomocą symboliki kpią z Policji Wojska. Jesteś policjantem albo żołnierzem. Jeśli tak, to powinieneś obejrzeć na tych stronach film.
były satanista i kapłan kościoła szatana, Mark Passio, mówi w nim, jak ci, którzy naprawdę rządzą światem, cię traktują, jak szedzą z twojej nieświadomości, a ty o tym nie wiesz. Sądzisz, że egzekwujesz prawo i działasz dla dobra ludzi? Tak cię zapewne wyszkolono, ale faktycznie twoim zadaniem jest utrzymanie mrocznych, okultystycznych sił rządzących naszą planetą przy władzy. Tacy ludzie jak wy, zwani przez okultystów naszymi psami, to oni wymyślili to pokardliwe określenie w stosunku do policjantów, a nie przestępcy. Blokują rozwój świadomości ludzkości. Gardzą wami bardziej niezwykłymi śpiącymi masami ludzkimi, które są posłusznymi, bezbrzmiennymi, odciętymi od swojego ducha biorobotami. Ich określają po prostu jako martwy. Jesteś tak naprawdę nieco wyższym rangą niewolnikiem niż zwykły Kowalski, bo tak zwani rządzący dali ci swoje prawo do stosowania przemocy wobec zwykłych ludzi. Musisz jednak wykonywać ich rozkazy. Swoje prawo, bowiem to nie jest faktyczne prawo. Każdy człowiek jest boską istotą i ma rozum i wolną wolę i nikt nie ma prawa mu niczego narzucać, o ile oczywiście nie wyrządza faktycznej krzywdy innym swoim zachowaniem czy działaniem, bo wtedy łamie prawo naturalne. Jesteś policjantem albo żołnierzem? Jeśli tak. Z filmu dowiesz się, że słowo okultyzm od łacińskiego czasownika okultare oznacza ukrywać. Chodzi o ukrywanie przed ludzkością wiedzy, informacji. Słowo pieniądze, w angielsku mówię, ukryto z tyłu jednego oka, pieniędznego bólu oka, czyli wszechwidzącego oka, który ma dwa znaczenia. Jedno oznacza światło pochodzące od Boga, a drugie to kontroli przez okultystów. Tego, co robią ludzie. Zatem zganiają się za pieniądzem, ludzkościaki równowagiem i wchłoni swoją energię życiową, jaką mogłoby poświęcić na poproszenie swojej świadomości. Buduje samochody policyjne są w niebieskich kolorach, a koguty niebiesko-czerwone. Czyli okultyzm. Symbolizuje dominację nad innymi, czyli zwykłymi Kowalskimi, jak w codziennym teraz, na przykład przy samochodzie, na rozkaz przełożony, zabrak szmaty na twarzy wstępie. Słowo policja, angielski policy, oznacza pole lotu, angielskie pole ice. Symbolicznie oznacza to pokrycie lodem słupa, po którym mogłaby się wspinać świadomość ludzkości, a która przez wasze ślepe posłuszeństwo niewiele może się wznieść, bo po słupie pokrytym lodem daleko zajść się nie da. Nieprzypadkowo jest w kształcie ośmiokąta. Ośmiokąt to dwuwymiarowe przedstawienie hipersześcianu, mniejszego sześcianu wewnątrz mniejszego, symbolizujące uwięzienie świadomości duszy w świecie fizycznym. Nie znaczy to, że cały świat fizyczny jest więzieniem. Ale tego symbolu. Co oznacza zgaszenie własności, jest takim funkcjonalnym odłączenie jaźni. Słowo wojsko w angielskim oznacza moje światło stare. Znaczenie podobne do słowa owoce, zgaszenie iskry pomocy. Słowo żołnierz oznacza uśmiercenie, czy ściśle uśmiercać. Kolejne słowo oznaczające odcięcie od boskich iskry pomocy oznacza to naprawdę biorobota.
tego słowa Marego Kinzingera, który powiedział kiedyś, że wojskowi są tylko głupimi zwierzętami wykorzystywanymi jako pionki w końcu zagranicznych. To mniej więcej tak jak pionki w szachach, które poświęca się dla uznania decydującego o takim geometria symbolika liczba podwieźnia, stafometry oznaczają ślepki, człowiek wielkości ze świadomością. Pełne znaczenie i spójność myśli, emocji i działań. Czy szóstki to człowiek niepowszechny, bo świadomość bazowa świadomości to jest inteligencja. Myśli, emocje, działania stają się bezwładne. Autorytetem jest po prostu prawda. Gdy to zrozumiemy, jako ludzkość staniemy się naprawdę wolni z dziwnymi gadami, a nasza planeta sprawia wypłynienia z bardzo się prawie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, spójrzcie tutaj po sobie. Chciałbym, żebyście rozejrzeli się dookoła, spojrzeli na siebie, zobaczyli, kto tutaj przychodzi, kto jest. Szanowni Państwo, mamy lidera, mamy przywódcę. Jest nim prezydent II Rzeczypospolitej Polskiej, konstytucjonalny, legalny, którego nikt nie chce honorować. Dlaczego? Dlatego, że jest obłuda, kłamstwo. Szanowni Państwo, wszyscy dobrze o tym wszystko wiemy. Jesteśmy tutaj, cały czas się spotykamy. Ale gdzie są wszyscy rolnicy? Gdzie są górnicy, hutnicy, stoczniowcy? Gdzie oni wszyscy są? Oni nie wiedzą, nie rozumieją, śpią. Uśpieni są cały czas. Cały czas widzimy się te same twarze. Wspaniale, że Państwo jesteście z nami. Ale gdzie jest reszta rodaków? Gdzie są Polacy? Gdzie są matrioci? Dokładnie. Szanowni Państwo, mamy wspaniałego lidera. Człowiek, który naprawdę zrobił od paru lat bardzo dużą pracę. Ale nikt tego nie widzi. Mamy dowody suwerena. Legalne dokumenty, które proszę zobaczyć, co się dzieje. Nie chcą honorować. Boją się ich. Po prostu się boją. Urzędnicy, tak jak słyszeliście Państwo pod kolumną Zygmunta, no cóż się stało, że uznali w sądzie na teres polskiej i nie było problemów, tak? Ale zobaczcie Państwo, co się dzieje normalnie. Przychodzą, wchodzą do domu. Komornicy, sądowni, urzędnicy chcą wszystkiego, chcą pieniędzy, zabierać, grabież. Do czego my dopuszczamy? Obudźcie się wreszcie. Polacy, co się dzieje? Mamy prezydenta. Nie tu w Pałacu Prezydenckim, który siedzi, leży i udaje, że jest Polakiem. Kłamstwo, obłuda i oszustwo. Mamy prezydenta legalnego. Jana Zbigniewa Potockiego. Człowiek, który robi bardzo dużo pracy tam. Człowiek, który z determinacją działa. Obudźcie się Państwo. Przyprowadzajcie jak najwięcej Polaków, rodaków, Słowian. Unia Słowian. Proszę Państwa, to będzie bardzo duży boom. To będzie zagrożenie dla Unii Europejskiej. Właśnie o to nam chodzi. Ruszcie się wreszcie, Słowianie. Jest nas teraz garstka. Przywodźcie w większej ilości. Rolnicy, stoczniowcy, górnicy. Wszyscy zapraszamy do II Rzeczypospolitej. My jesteśmy w II Rzeczypospolitej. Tylko wszyscy są w Matrixie. Nikt nie wie, co się dzieje tak naprawdę. Dajemy się, jak te barany strzyc, jak powiedział jeden. Dokładnie Adam Michnik powiedział. My jesteśmy jak barany. Polacy dają się jak barany strzyc. Do czego jest doprowadzane, proszę Państwa? Proszę Państwa, prezydent w tej chwili podejmuje bardzo trudne decyzje, bardzo duże czynności są przed nami, bardzo dużo pracy. Chcemy, abyście Państwo w tym uczestniczyli, abyście się kontaktowali z nami, z kancelarią, pomagali nam, współpracowali. Potrzebujemy
pracy na żywym organizmie, a nie na martwym organizmie, który nic z siebie nie daje. Prezydent też chce widzieć, że to faktycznie działa, że to funkcjonuje, że nasze kroki, które są przedsięwzięte, że one funkcjonują i działają. Szanowni Państwo, oddaję głos jeszcze prezydentowi. Proszę Państwa, jak to byliśmy na Białorusi? Tutaj się mówi, że tam jest reżim. Nieprawdą to jest. Proszę pamiętać, że rubel białoruski stoi wyżej od polskiej złotówki o 1 zł. To jest olbrzymia kwota. Szanowni Państwo, reżim mamy tutaj. Wolę, aby naród polski był wyniszczany regularnie. I to jest robione właśnie w Warszawce. Warszawka to robi. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o stolicę, to proszę pamiętać, że gdy stolica była w Krakowie, Polska była kolejką Europy. To myśmy rozumieli tureckie. I muszę też Państwu powiedzieć, po tej bitwie pod Wiedniem, po dzień dzisiejszy właśnie władze tureckie szanują Polskę i naród polski. Bo to jest jeden z najbardziej walecznych narodów świata. Narodów świata. Ale jeszcze jedna przykra sprawa. Gwardia była aresztowana prezydencka, pomimo że mieli immunitety. I dzisiaj życzymy następująco. Proszę pamiętać o tym, że to jest bezprawie. Bezprawie, sądy są kłamliwe. Jest wiele innych, wiele więcej tego typu wydarzeń i spraw, które są. Nie będę Państwu mówił o tym wszystkim, bo i po co. Chcę, żeby wiele osób innych jeszcze się powiedziało. Dam tutaj Pana, który chciał coś powiedzieć. Witam suwerenu. W 2017 wymieniłem prawo polskie na brytyjskie. W roku 2020 starosta wołomiński cofnął mi uprawnienia, ale kategorii polskiej. Polskiego prawa jazdy. W momencie, kiedy data ważności tego dokumentu kończyła się w roku 2018, przepraszam. Później nastąpiły zatrzymania przez policję. Nieuznawane mi zostało prawko brytyjskie, gdzie na mocy prawa umów międzynarodowych normalnie mogłem, mimo że miałem zatrzymane prawo jazdy, nie wiem, jak to mogłem jeździć normalnie prawkiem brytyjskim. Nie uznawali mi tego, powstały wyroki 4. Na dzień dzisiejszy wystawiłem z pomocą pana prezydenta naszego, wystawiłem 50 wezwań o wykazanie legalności. To były poruszone sądy o wykazanie legalności z podpisem pana prezydenta. Legitymacji i też legitymacji policyjnej wydanych przez komendanta głównego policji. Nie dostałem żadnego. Wszystko jest nielegalne. A w momencie, kiedy pojawiłem się na rozprawie i zażądałem od sędziego wykazania takiej książeczki podpisanej przez prezydenta, sędzia powiedział, że poszedł do sekretariatu. Jak się tam udałem, to pani prezes sądu dała mi powołanie na sędzia, ale nie książeczkę sędzia. Oni nie mają książeczek. To jest wszystko nielegalne. Dziękuję. Drodzy bracia i siostry. Rok temu przyleciałem tutaj z Kanady. Jak to się mówi, jestem tutaj przeszło rok. I co to się dzieje? To głowa moja jest troszeczkę za mała.
a może powinien mieć opiekę. A propos tej kultury, dlatego że jesteśmy, nas kultury tutaj nas jest, pochodzę z Podlasia i to co zauważyłem na Podlasiu, to jest tragedia. Ludzie tak mają wyprane te mózgi, te brety, że normalnie... Cały czas są zaprogramowani. Nie wiem jak to na to wpływa. Być może jestem, coś ze mną jest nie tak, nie wiem. Bo może jestem przez 35 lat byłem w Kanadzie. Piękny kraj. Polonia jest dla mnie trochę. Ale to co zauważyłem i to normalnie nie wiem co powiedzieć. Ja byłem w wojsku w 81 roku mowy przystojnej. Teraz jako przystojny przyjechałem do Polski i znowu mnie wzięli do wojska. Znaczy mam, jak to się mówi, kartę poborową. A, nie jako dziadka, bo chyba nie wiem, przedszkola to będę otwierać, czy co? Ale jak będę wnuczki miał wychowywać, to będę chłopakiem. Patriotycznie będę ich wychowywał. Będę mówił, co to było, jak to było. Nawet w stanie wojennym. Bo dowództwo mówi, chłopcy, powolutku. Ale co mam na to powiedzieć? Z różańcem siedzi, TVN ogląda, mówi, biedna Ukraina. Zobacz, jakie fury tam stoją. Na rejestracji ukraińskiej. Czy jest w Polsce? Każdy jeden Ukraińczy. Nieszczęśni. Mam metę do głosie, do głowy. A w sklepach napierdalają towarów na 2000. Ale to jest kurza do pustego, nie? A propos policji. Ci młodzi chłopcy też są patrioty. Bo wstydzą się z tego, co zrobił pan generał, bo widzę, że maski cały czas mają na twarzy. Inaczej to nie można do tego podejść, nie? To są tak samo ludzie, chłopcy, pokolenie naszych dziadków, którzy walczyli o tę Warszawę, nie? W czasie wojny oddawali życie dla nas. No, nie będą moje słowa, ale historię powinien znać. Nie powiedzieć więcej. Przykro, że takie się dzieje. Chciałbym, żeby ci chłopcy wzięli broń z tabor, wystrzelili w górę i poprowadzili na strach, prosto. To co mogę powiedzieć, dziękuję bardzo. Brawo! Proszę Państwa, odnośnie policji, to muszę powiedzieć, że z policji odeszło w jednych dokumentach pisze 8 do 10, a w rzeczywistości 16 tysięcy. Jest olbrzymi niedobór funkcjonariuszy w Polsce i nikt się nie chce kapić. Dużo tych osób, oni mówią, że u nich polecenia i rozkazy zmieniają się kilkanaście razy dziennie. No jest to prawdą, bo no, znam dużo policjantów, nieważne z jakich miast, i oni mówią prawdę. My nie będziemy na usługach kogoś, bo za chwilę będą nam kazać nosić długopisy. No i taka jest prawda. Ale proszę Państwa, jeszcze jedno. Zastanawiam się cały czas, bo też wiadomo, że o pewnych sprawach nie mogę mówić. One są ściśle tajne. Za ujawnienie tajemnicy państwowej miałem sprawę karną. To jest inna sprawa, ale to nie uzyskałem tej tajemnicy od rządu, tylko z innego źródła, że takich spraw nie wolno publikować ani o nich rozpowiadać, bo to są sprawy ściśle tajne. Mnie to nie interesuje. Ja nie mam nic wspólnego z trzecią RP. Absolutnie nic wspólnego nie mam. I wielu Polaków nie ma. Wyrzekli się trzeciej RP. Czekajcie Państwo jeszcze trochę, bo gdy polskie wojsko
pójdzie na Kaliningrad, a wiemy już, że pójdzie. Ta informacja akurat jest prawdziwa, bo to z Ministerstwa Obrony Narodowej. To na pewno Putin tutaj wyśle parę cygar, żeby się dobrze paliły. To nie ulega wątpliwości, bo tak długo wodę nosi, aż się ucho nie ujmie. W tej chwili to będzie jasna prowokacja. Prowokacja, to i tak dobrze, że prezydent Rosji jest trzeźwy i trzeźwo patrzy na... Zobaczcie, my nie możemy niczego sprowadzać i wysyłać tam, zwłaszcza produktów rolnych. Dlaczego? Ano dlatego, że trzeba zniszczyć rolnika polskiego, a każą nam jeść nowak, to będzie dieta dla narodu polskiego. Tylko mam jedno ciekawe pytanie. Czym się tutaj żywią? Chyba gliznami. Bo jak każą narodowi, to muszą sami jeść. A tutaj jest bogactwo. Zobaczcie, ile oni pieniędzy rozdają. Na łapówki, na wszystko inne. Bo jak można powiedzieć, że nie jest łapówką to, co robił minister edukacji. To jest łapówa. Zwykła, śmierdząca łapówa. Po prostu syn chodzi tutaj do Polski. System łapówkarstwa ukraińskiego. Bo tam media całego świata o tym mówią. O korupcji, jaka panuje. Wstyd, wstyd. Tutaj pan Doda uciekinier, można powiedzieć. I zobaczcie, dzisiaj również dał wolny dzień swoim pracownikom. Proszę Państwa, to świadczy o tym, że oni się boją i wiedzą, że ich czas się zbliża. A co się dzieje z posłami, ci, którzy są w Unii Europejskiej? Oni się zastanawiają, żeby byli jeszcze raz. A kto na nich będzie głosował? Chyba PiS na PiS. Przecież ma pan obowiązek przyjąć. Albo PiS na PiS. Ma pan obowiązek przyjąć. Ale zgłasza panu obywatel. Wszystko wielkie oszustwo, wielka afera. Dam teraz może Pawłowi tutaj, żeby też powiedział. I jeszcze pani Ela odczyta ciekawą sprawę. To proszę. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz. Wszystkie komisariaty, jak sprawdzimy w systemie DUS, to są firmy ochroniarskie i detektywistyczne. I największa patologia... Tylko czy państwo wiedzą te numery DUS? Bo mam w telefonie, mogę chętnie pokazać. Sądy, prokuratury... Ja bym się w lustro odstrzygił. Tam jest ciężkość się z czymkolwiek przebić. Najgorszy temat, najgorsza patologia jest właśnie na Podlasiu. Szanowni Państwo, raz, dwa, my mamy rozum i wolną wolę. Nagrywają bez czyjejś wiedzy, to ich tak samo może. Nie, nie nagrywają, tak. Nie, ale kamery. Chcącemu nie dzieje się krzywda. Wypowiadał się... Co nie Zenek? Kamery mają na mundurach. Jeden. Pan Józef, chciałbym odpowiedzieć. Paweł Kartyński, powiedz. Teraz będzie dobrze, przepraszam. To z mojej winy były zakłócenia, nie tak trzymałem mikrofon. Paweł Kartyński, no to no właśnie. Dowódca. Kochani, albo mieć plastik bez podpisu naszego, bez podpisu wystawcy i tam jest numer więźnia, numer obozowy i zgodnie z naszą wolną wolą wyrażamy zgodę na całe to uciemiężenie, które nas dotyka. I w zasadzie nawet jeżeli legitymujemy się numerem PESEL, to nawet nie mamy prawa narzekać, bo wyraziliśmy na to wszystko zgodę. Chcącemu nie dzieje się krzywda. Razi mnie cały czas,
nawet tutaj wśród rozmówców, którzy trzymali ten mikrofon. My nie jesteśmy osobami fizycznymi. Osoba fizyczna jest martwa, jest przedmiotem. I jak przedmiot jest traktowana i tak w zasadzie powinna być traktowana. Albo jesteśmy ludźmi. Świadectwo suwerena wystawiane przez prezydenta Potockiego nie ma PESEL, nie ma numeru obozowego, numeru więźnia. Każdy, kto chce otrzymać numer więźnia, składają swój majątek, ciało, duszę i z własnej woli, tak jak powiedziałem wcześniej, na ochotnika zgłasza się na niewolnika, jak niewolnik będzie traktowany. Człowiek ma godność. Nie zapominajmy o tym. I nas nie jest mało. Nas jest ogrom. Nas jest wiele. Krzysi, bo z iskry ogromny ogień rozpala. I my ten ogień rozpalamy. To, że jest tutaj zimno, to nas się wydaje, że ogólnie może nie taka ilość, jaka byśmy sobie wymarzyli. To też jest poniekąd nasza wina. Bo my musimy siać, edukować. Popatrzcie na inne narody. Nawet nie muszę z nazwy wymieniać. Ale są takie, gdzie uczą prawa od 6 czy 7 roku życia. Dlaczego my nie uczymy się? Puszczamy dzieci do szkoły, a tam są nasi wrogowie. To jest deedukacja. Puszczamy dzieci w niewolę. Mieszkamy w klatkach. Myślę o blokach, oczywiste. Nie znamy swojego języka. Nie znamy znaczenia słów, które wypowiadamy. Nam wszystko poprzewracano do góry nogami. Bywa tak nawet, że słowa, być może modlitwy, nazywane są wulgaryzmami i odwrotnie. Uczymy się języka wroga, który jest jednym wielkim wulgaryzmem. To wszystko należy odrzucić i wziąć sprawę w swoje ręce. Wielokrotnie. On jeszcze wracał z prokuraturą. Była w prokuraturze na krócej tutaj, nie? Prokuratura odmawia, że chciałem iść pan na wieńczą do ulicy. Poszedłem na wieńczą do ulicy. Policja nie odmawia, ale mówię, nie ma komu przyjąć, bo nie mają ludzi. Nie mówię się, gdzieś współpracuje się ze sobą. To są takie organy ścigane. Z konkretnymi ludźmi. I mimo wszystko, wszystkich przeszkód, dotarłam do Was i bardzo się cieszę. Chcę parę słów do Was przekazać, bo no, akurat jest kłótemna sytuacja. I wiedzę oraz ten ogień. Nie możemy się sytuacji. My musimy wiedzieć, że jesteśmy tą ludnością rdzenną, że to jest nasza ziemia, to jest pokolenie ziemia, to są nasze zwyczaje przekazane przez ojców i przekazana myśl, żeby je bronić. Tutaj poległo masę przodków naszych i to jest nasz testament, to jest nasze dziedzictwo. Jesteśmy również wyjątkowym narodem, że wśród narodów europejskich, że mamy jeszcze w sobie tyle wartości. Wiele osób boi się manifestować, bo przez lata tak została wychowana, zastraszona, krótko mówiąc. Nasza edukacja bardzo skromna, od mieszka i po łebkach dalej, jakby wcześniej nie było naszych rodowodów. Ale co śmieszniejsze, rozmawiam z takim Ukraińcem, on doskonale wie i zna historię, ileś wieków więcej niż my, więc o co chodzi? Tą historię nam ukryli, żeby po prostu dojść do tego momentu.
żebyśmy tutaj już jak staną bezładnych owiec spali i byli po prostu bez wyjścia. My musimy o tym mówić, mówić na każdym kroku, gdzie jesteśmy, gdzie kogo spotykamy, bo słowa jest siła. Nie będziemy szli na noże i rjezać, jak to robili Ukraińcy w powstaniu i w innych sytuacjach, bo my mamy inną kulturę, my mamy inne wychowanie. My mamy inne wartości i my nie będziemy się zbliżać do innych wartości, ale jednocześnie nie damy się niszczyć, bo to my jesteśmy najważniejsi. Patrzcie, inne kraje Europy, przecież tam już nie ma tych wartości. Wszyscy patrzą w naszym kierunku i mówi się tak, i to się czyta, i ludzie przesyłają. No, jak Polacy odpuszczą, to już walec lekko dalej pójdzie. Boją się teraz stycznych posunięć, bo w państwach ościennych, bo właśnie spalona ta iskra, która nie wiadomo kiedy, z której części kraju, ale pociągnie ze sobą wszystko. Także bądźmy nadal z tymi myślami. Nie możemy iść drogą nakreśloną przez trzecią RP, bo ona nas prowadzi na skraj przepaści, bo ona nas prowadzi do unicestwienia. My musimy ocalić. Ja szukałam w tym państwie jakiejś praworządności, bo uważam, że przez rządy PO zostałam oszukana w pewnych sprawach i nie podobało mi się. Uważałam, że ci, co stoją pod krzyżem, to można im zaufać. I przyszłam, ale gdzie doszłam? Po pewnym czasie, kiedy dobrze się przyjrzałam osobom i tej politykę, sposobie realizowania, przyjrzałam i zauważyłam to dużo wcześniej, że jest przekłamanie, jest dopasowywanie, jest po prostu zaszczuwanie tych, którzy są niepotrzebnie albo są za dobrzy i mogą zaszkodzić i którzy niosą ze sobą myśl uczciwą, prawości. To bardzo przeszkadza. Oni przejęli w całej rozciągłości metody, jakie myśmy znali z komunizmu. Inwigilacji, zaszczuwania i ciekawych rzeczy, legalne, rzeczywiste, wielkospolne o jednym spotkaniu pana Morawieckiego w słynnej restauracji, jak Polaków nazywał i tak dalej, i tak dalej. To, ten dokument też mamy i pani Elżbieta odczyta. Ja natomiast chciałbym powiedzieć jeszcze jedno. Jarosław Kaczyński, jest to opublikowane, gdy był młodym człowiekiem, donosił i doniósł do służb na własnego brata, aby go aresztowano, bo otrzymał z tak zwaną Solidarnością. To oficer ówczesnego wydziału tego. Bo się za głowę złapał, co mówi brat na brata. No w końcu się go poznał. Tak, innej możliwości nie ma. Teraz a jeszcze jedno. Proszę Państwa, Trybunał Konstytucyjny uchylił wszystkie mandaty z radarów na te, które są stojące.
I ci, którzy mają zabrane prawo jazdy, mogą iść do starostwa, piszą króciutki wniosek o wydanie prawo jazdy. I to jest na podstawie Trybunału Konstytucyjnego III RP. Proszę Państwa, ci co mają zatrzymane prawo jazdy, należy się udać. Ja wiem, że starostwa mają wielki problem, bo no niestety, ale wykonują polecenia Trybunału Konstytucyjnego. Także ja na tyle i daję pani Elżbiecie, przeczyta wiele innych ciekawych spraw. Pani Elo, proszę. Ja chciałam jeszcze wspomnieć, to było na wysiadzie w restauracji busowej, jak Morawiecki, oczywiście jest Żydem, matka jest, pochodzi z rodziny cygańskiej, natomiast ojciec jest Żyd pochodzenia izraelskiego, więc mają, nienawidzą Polaków. No i w tej restauracji powiedział, ludziom się wydawało, że zawsze będzie lepiej, służba zdrowia będzie zawsze za darmo. Trzeba słuchać ludu, obiecać im, czego oczekują, a potem wygaszać im oczekiwania. Mają zapierdalać za miskę ryżu. Proszę cię, ofę, pierdolnie nam tu zadarmo. Będziemy zapierdalać, ją kopać. No kup, siedzą, to tylna prac. No to wulgaryzmy niesamowite. Im jest niezastępny że jesteśmy w sytuacji w pewnym sensie nie do odwrócenia, ponieważ jesteśmy krajem posiadanym przez kogoś z zagranicy. Jest to dokument, kancelarii prezydenta. Czyli może raport chce pan gospodarczy zobaczyć komendy główne. Jest potwierdzeniem, że wszystkie te podatki, te wszystkie podatki są po prostu nielegalne. I między innymi ja mam taką odezwę do panów policjantów, żeby spojrzeli na swoje naszywki, na swoich mundurach. Tam jest zapisane drukowanymi literami policja. A to jest bardzo duża różnica, gdzie kiedyś było pisane pierwsza literka duża, pozostałe małe. Panowie policjanci, to jest strona, bo dowody suwerena są legalnymi dokumentami, których nie chcecie uznawać. I tu jest do was właśnie taka prośba. Dlaczego w uniformach nie ma polskiej flagi lub barw narodowych? Dlaczego na uniformach nie ma godła Polski? Dlaczego nie macie legitymacji urzędników państwowych? Dlaczego funkcjonariusze policji właśnie edukowane wprowadzają w błąd ludzi, osoby, obywateli, kierowców i tak dalej, że ustawa o policji jest aktem prawnym, który obowiązuje wyżej wymienionych, jasno stanowi o tym, że jest jedynie zakresem obowiązku. Zresztą jasno wypowiedział, nie? W Izraelu. Zgoda na podleganie wyższej ofercie uruchamia machinę proceduralną. Bez zgody na wejście w relacje występuje jedynie domniemanie relacji. I domniemaniem obala się właśnie dowód suwerena jest domniemaniem na obalenie tej waszej, tego domniemania, którego myślicie, że człowiek jest obywatelem, osobą fizyczną. No niestety tak nie jest. Dziękuję bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, jeszcze Piotr Turbak chciałby Państwu przekazać pewną informację. Szanowni Państwo, tak, że samym końcem tej naszej manifestacji
ja chciałbym powiedzieć coś takiego, że prawy prezydent czy prawy przywódca narodu nie potrzebuje izolować się od niego i za pośrednictwem jakichkolwiek służb odgradza się od narodu i ucieka od niego. A tylko Łajdak, no niestety, będzie się izolował i tamten pan, co tam siedzi z tyłu za nami, niestety nigdy nie był, nie jest i nie będzie prawym prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, bo nim może być tylko Jan Zbigniew Potocki. Brawo! Tak jest, szanowni państwo. Proszę państwa, ja powrócę ze swoim apelem. Obudźcie się państwo. Zacznijcie patrzeć dookoła. Zobaczcie. Bardzo dużo, nawet tutaj, gdy stoimy, nie odpowiada to pewnym instytucjom. Mamy zakłócane też transmisje. Dostałem informację, że chodzą na naszą częstotliwość. Także proszę państwa, wszystko działa. Jesteśmy w dobrym miejscu, w dobrym momencie. Pytanie tylko jest jedno. Ile jeszcze Polacy muszą siedzieć na tym gwoździu, żeby go odczuć? Jak dużo jeszcze musi się wydarzyć? Ile jeszcze sytuacji musi być, żeby Polacy wreszcie dorośli do sytuacji? Żeby się obudzili. Proszę państwa, zdajecie sobie państwo sprawę z tego, że jednak prezydent przeszkadza tutaj. Przeszkadza nawet gwardia, nasi pułkownicy. Prezydent mówił przed chwilą na ten temat. Ja powrócę tylko do tego tematu. Sprawy są w toku. Nielegalne. One w ogóle nie powinny być. Jak można ruszać dowódców sił zbrojnych II RP? Czy zdajecie sobie państwo z tego sprawę, o co tutaj chodzi? Przepraszam, bo każdy autobus, większy pojazd, który przyjeżdża, zakłóca nam transmisję. Szanowni państwo, więc sami widzicie, jeżeli atak jest bezpośrednio na Gwardię Narodową, to znaczy, że ktoś kogoś się boi. Ja bardzo się cieszę, że stoi pułkownik za moimi plecami. Jestem z tego dumny. I uwierzcie mi państwo, czuję się bezpiecznie. Dziękuję serdecznie. Mączur, włączyłeś? To jest prawdą. Co powiedział pan Jacek. Rzeczywiście dzisiaj mam inny problem, ponieważ sądy przerzucają papiery z jednego do drugiego, bo nikt tej sprawy nie chce brać. Ale to się tak dzieje. Tak się dzieje. Ja już nie powiem o skatowaniu tych oficerów. Byli katowani bardzo mocno. Są indukcje przerażające. Jeden nie przyjechał, ponieważ po tych wszystkich sprawach wylądował dzisiaj w szpitalu. Życzymy mu szybkiego powrotu do zdrowia. Takie fałszerstwa, jakie są w Polsce, nie było nawet za komunizmu. Proszę państwa, są i będą jeszcze większe. Tajne porozumienia, jakie zostały podpisane tutaj i jeszcze gdzieś indziej, mówią za siebie. Za siebie mówią i to jest problem, bo my Polacy gęśmi nie jesteśmy. Mowę i język swoją mamy. Trzeba wrócić do historii, prawdziwej historii państwa polskiego i narodu polskiego. Naród polski jest walecznym narodem. Ja wiem, jeszcze raz powtórzę, w tej chwili według szacunku około 20 tysięcy Polaków szykuje się do wojny domowej.
ale do tego doprowadza rząd. Właściwie nie rząd III RP. Oni chcą tego przelewu, polskiej krwi. I zobaczcie Państwo, tak jak już powiedziałem, getto warszawskie obchodzi 80. rocznicę. Ale zauważcie, że to na wniosek właśnie Żydów warszawskich oni się zwrócili do władz SS-pańskich, aby oddzielić ich od Polaków. A Polacy pomagali. Oni stworzyli getta dla siebie samych. Stworzyli. I taka jest prawda. Taka jest prawda. Niestety boli. Boli ta prawda. Prawdy się nie da oszukać. Na to są dowody i materiały. To jest głośna sprawa. Proszę Państwa, to jest coś okropnego, co się dzieje w Polsce. Niestety musimy zmienić to wszystko. Nie może być dalej tak, jak jest do tej pory. Nie może. Weźmy to przyciąg. Naród polski wstanie z kolan i zrobi to, co ma zrobić. Także coś jeszcze chcesz powiedzieć z Państwa? A tak, pani Elżbieta. Przeczyta wam Państwo parę ciekawych spraw, które są legalną prawdą. Anielu, proszę. Ja chciałam jeszcze powiedzieć, bo jak wiemy, zaczynają się problemy od jakiegoś czasu z urzędami stanu cywilnego. Nie chcą wydawać problemy z wydawaniem opisów zupełnie. Jak zauważyliśmy, urzędy stanu cywilnego, jeżeli poprosiły o wgląd do aktów, do rejestru, to tam zapisał jest inny numer, natomiast kiedy poprosimy o odpis urzędu, numer jest nadawany przez system, czyli tam jesteśmy w aktu urzędu. I jest taka sytuacja, że tam dostał samo zapłonu i dlatego w tej chwili straż jedzie do niego. Znaczy, bo dowiedziałam się również w Urzędzie Stanu Cywilnego, że dokumenty są przekazywane do archiwu. Z kolei archiwu były budowane nowe archiwa. Po jakimś czasie te archiwa, na przykład w Krakowie, prawdopodobnie dokumenty spłonęły, a co się okazuje, że dokumenty zostały wywiezione do Izraela. I tu przeżyci spadli mi w rejestry Urzędu Stanu Cywilnego Narodu Polskiego. Nawiązując do tego, że po internecie krążą informacje, że od 1 maja 2021 państwo polskie przestaje istnieć i chodzimy o jurysdykcję państwa Izrael. Według informacji od 2015 roku akta Urzędu Stanu Cywilnego Narodu Polskiego zostały zdigitalizowane i nasze dane bez wiedzy i zgody Polaków zostały przeniesione do zdigitalizowanego cyfrowego rejestru wydawnictwa, które zostały oprezentowane na nazwiska. Podobno nie używa się znaku Polski oraz imiona i nazwiska są wpisane dużymi literami. Jest to więc masowe fałszerstwo na wielką skalę. Na podstawie rozporządzenia z 2015 roku istnieje możliwość wyłączenia rejestrów Urzędu Stanu Cywilnego z gmin. Nie tylko tych zdigitalizowanych, ale niezdigitalizowanych. Mówi o tym rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z 9 lutego 2015 roku. W sprawie sposobu prowadzenia
oraz akt zielonej rejestracji stanu cywilnego. Warszawa gmina od 13.10.2015 roku po ulicy 225. Podpisany przez ministrę spraw wewnętrznych zastępuje pan Stachanczyk. Weszło w życie 1 marca 2015. Wygląda więc na to, że likwiduje się fizyczne dowody, czyli ślady pobytu na naszych terenach terroru polskiego. Robi się podmiankiem narodowym. Unicestwiają nas więc całkowicie nadal fortiera. Czy takie to akty gminne spłonęły już w Krakowie, gdzie niedawno miał pożar archiwów? Według informacji ludzi, którzy chcą sprawdzić, w gminach, czy te rejestry wizyty jeszcze są, mówi się, że one są, ale że nie mają prawa do tego, żeby je zobaczyć, czyli żeby sprawdzić. Coś chyba ten człowieka, bowiem wygląda na to, że suweren ma prawa wglądu w państwową dokumentację gminną, ani sprawdzenia, czy taka dokumentacja w ogóle jeszcze istnieje. Nie mają więc prawa sprawdzić, czy istnieją jeszcze dowody historyczne na to, że ich potomkowie tu mieszkali, że my Polacy tutaj mieszkaliśmy choć dziada, pradziada, że to są nasze tereny polskie zamieszkiwane przez naród polski. Tych dowodów w wielu gminach może już nie być, bo mogły zostać nie wiadomo gdzie wywiezione bądź spalone. Jeśli do tego dołączymy istniejące już prawo do zmiany numeru PESEL, to wystarczy, że wnioski może są, by przenieśli nasze dobra na siebie, jak tylko się nas odzewną. Co za pomocą fałszywego COVID-a i szczepień idzie mi bardzo sprawnie. W aktach notarialnych nazwiska i imiona pisze się we właściwy sposób, czyli zaczyna się od dużej litery imię. Nazwisko, a potem już małymi literami. Używane są polskie znaki. Jeśli będziemy się posługiwać fałszywymi dowodami generowanymi z systemu elektronicznego, tymi, które obecnie wydają gminy, i dowodem nie będzie już oryginalnych rejestrów gminnych, to nie będzie żadnego dowodu na to, że człowiek, który figuruje w akcie notarialnym, w ogóle istnieje, albo że jego przodkowie istnieją. Tymczasem przy możliwości prawnej zmiany numer PESEL może zostać przyporządkowany komuś innemu wraz z naszymi dobrami, majątkiem czy majątkiem naszych przodków, etc. Ktoś powie, że to niemożliwe. Czy pan na pewno? Tu chyba pan Chodowski miał rację. Pan może wiedział, zbierając nasze oddane od Polaków jawną sobotę suwerena, bo przynajmniej jakieś ich akty, ślady czy istnienia ich portów gdzieś w Wielkiej Brytanii będą. Podczas gdy naszym przyjęciu, niestety ci, którzy przejmą nasze tereny, będą mogli zapytać, kim ty jesteś, siebie i twoich portów, tutaj nie było, nie masz na to żadnych dowodów, że tam tu nie było państwa polskiego. Ty jesteś nielegalnym imigrantem. Musimy więc siebie stąd wywieźć na występ lub nielegalny imigrant. Pozostawiam do refleksji. Wszystkim pierwszej kolejności powinni sprawdzić i upewnić się w uczeniu stanu cywilnego swojej gminy, co się stało z rejestrami gminnymi. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. To jest prawda? Szanowni Państwo, chciałbym, aby teraz zapuszczono materiał, który z platformy będzie usłyszalny. Będzie wypowiedź pana Aarona Feigenbaumera, który mówił o wyborach. Bardzo proszę. Thank you.
Wiem, szanowni państwo, że jest zimno, ale jeszcze chwileczkę. Czy uda się puścić to nagranie? Sprzeczne z konstytucją w wyborach prezydenckich w Polsce. Jest pan prawnikiem konstytucyjnym z wykształcenia i wie pan, że wybory były nielegalne i sprzeczne z ustawą zasadniczą. Zatem państwu przypomnę, na czym polega artykuł 128 Konstytucji, który mówi, że wybory prezydenta Rzeczpospolitej zarządza marszałek Sejmu na dzień przypadający nie wcześniej niż na 100 dni i nie później niż na 75 dni przed upływem kadencji panującego prezydenta. Ktoś powiedział to samo 29 kwietnia. Każde inne zarządzenie wyborów na 23 maja, już 23 maja, byłoby złamaniem podstawowego przepisu konstytucyjnego w tym zakresie, czyli artykułu 128 ust. 2. Kto powiedział te słowa? Panie Duda, ja nie powiedziałem tych słów. Te słowa powiedział pan. Artykuł 128 ust. 2, odsyłam do lektury Konstytucji, proszę sięgnąć, spojrzeć, mówi o tym, że wybory prezydenckie muszą zostać zarządzone przez marszałka Sejmu w okresie między 100 a 75 dniem przed zakończeniem kadencji prezydenta Rzeczypospolitej. W tym roku wypada to pomiędzy dosłownie 3 a 23 maja. Okres, w którym te wybory zgodnie z Konstytucją powinny się odbyć, czy też zgodnie jak przewiduje Konstytucja muszą się odbyć, to jest pomiędzy 3 a 23 maja. To jest ten konstytucyjny podstawowy czas. Każde inne zarządzenie wyborów byłoby złamaniem podstawowego przepisu konstytucyjnego w tym zakresie, jak z artykułu 28 ust. 2. Tylko ten fragment pana wypowiedzi z 29 kwietnia wskazał. Świadomie złamał pan nielegalnych i sprzecznych z konstytucją wyborów 28 czerwca. Nie jest pan prezydentem, jest pan uzurpatorem, jest pan przestępcą. Przed wyborami prezydenckimi 2020 w sposób zamierzony, zaplanowany i wywołał pan wybory prezydenckie w Polsce, by zrobić sobie 5 lat wyboru fotelu na następną kadencję na siebie. Na 2 lata przed wyborami prezydenckimi wstawił pan posłusznych panu sędziów do Sądu Najwyższego w nowo utworzonej do tego celu tzw. Izby Kontroli Spraw Publicznych. Rozstrzygali oni protesty. Dziękuję bardzo. Prosimy o puszczenie jeszcze jednego utworu. Bracie, jeżeli ten głos może do nas dotrzeć, opamiętajmy się, nim nie będzie za późno, nim nie będzie tak, że będą nasze dzieci i wnuki parodkami Żydów, Niemców, a Polska i najjaśniejsza Rzeczpospolita zniknie z mapy. Bo nie pada deszcz. Chcę podziękować policji za uczestnictwo w tej manifestacji. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że z naszej strony nie było jakiegoś nietaktu. Jeżeli był, to przepraszam. Chociaż
nie było żadnego incydentu. Proszę Państwa, dziękuję również i Państwu za przybycie. I mam nadzieję, że bardzo dużo osób pomału zaczyna poznawać całą prawdę o tym cyrku, jaki jest dla głupiego goja, jak to powiedział Adam Michnik w telewizji australijskiej. Ale my nie jesteśmy głupimi gojami, tylko mądrym narodem słowiańskim. Natomiast pan Adam Michnik to powiedział o sobie i o swoich braciach. I prawdę powiedział, bo to stado głupich baranów. Power on. Tak to się przedstawia i taka jest rzetelna prawda. Także jeszcze raz dziękuję policji. No rzeczywiście wymarzliśmy wszyscy, no ale trudno. Dla ratowania Polski można się poświęcić. Także dziękuję z całego serca. I do następnego zobaczenia. Dziękuję policji. I Państwu również. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję panu prezydentowi Janowi Zbigniewowi Potockiemu za honorowy patrona nad tą właśnie manifestacją. Ja również chciałbym się przyłączyć do podziękowań dla funkcjonariuszy, którzy są bardzo rzetelni, są pomocni i dziękuję bardzo serdecznie. To, co powiedział pan prezydent, manifestacja przebiegała pokojowo. Mam nadzieję, że tutaj nie było żadnych jakichś większych sytuacji, które by były newralgiczne. Szanowni Państwo, na ten moment zakończam dzisiejszą manifestację. Dziękuję Państwu serdecznie za przybycie i budźcie się Państwo, bądźcie z nami. Pan prezydent Jan Zbigniew Potocki cały czas pracuje, cały czas działa. Dziękuję Państwu serdecznie i do zobaczenia.